Pierścień, który otwiera wrota dusz. Miecz, który zjednoczy śmiertelne. Orzeł, z którego zrodzi się królestwo. Wydawnictwo Zysk Spółka przedstawia Elżbieta Herezińska, Korona śniegu i kryju. Maj 1253 roku. Nad rozległymi błoniami wokół Pogorzelicy zachodziło słońce. Ale wielki obóz rycerstwa starszej Polski nie kładł się do snu. Przeciwnie, po burzliwym dniu nadchodziła nie mniej burzliwa noc. Przeprawy przez Wartę strzegli rycerze świętego Jana z białym krzyżem na czerwonych tarczach. Teren należał do nich. Komandoria była ziemią zakonu, wolną od książęcego prawa. Tu więc rycerstwo starszej Polski postanowiło zwołać swój wiec. Rzeka niczym fosa znaczyła granicę obozowiska. Purpurowa kula zachodzącego słońca odbijała się w ciemnozielonej wodzie. Nurt kołysał się łagodnie, usypiając czujność słońca. Pochyliło się nisko, jakby rzeka była łożem, w którym spocznie po ciężkim dniu. Warta, dotychczas łagodna i zapraszająca, posłała falę, która cichym chlupnięciem przykryła światło, porywając je w głąb nurtu. Zaszeleściły trzciny, złowieszcze niczym suchy chichot. Nikt nie zwrócił uwagi na porwanie słońca, bo w tej samej chwili potężne obozowisko rozjarzyło się setką świateł. Ogniska i pochodnie jedne po drugich rozświetliły mrok. W czarnych brzuchach kociołków bulgotały polewki. Na długich rusztach giermkowie obracali kuropatwy i zające, odganiając węszące za strawą psy. Słudzy przemykali między taborami a namiotami swych panów, ściskając w objęciach beczułki piwa i zamknięte woskiem dzbany wina. Tu i tam przy ogniu, w każdej części wielkiego obozu zaczynały pobrzmiewać pieśni. Jeszcze nieśmiałe, jeszcze zbyt trzeźwo trzymające się głosy. Niekończące się pole jasnych płacht namiotów, choć z dala wydawać się mogło jednym obozowiskiem, w istocie było podzielone jak kraj. Wielkie rody Nałęczów, Grzymałów, Łodziów i Zarębów, Porajów i Leszczyców skupione wokół własnych chorągwi zajęły centrum obozowiska. Spychając na jego obrzeża chorągwie panów Spałk, od Rowążów, Godziębów i Okrzów. Korabici i Doliwowie trzymali się z boku. Tak więc nie był to jeden obóz, lecz wiele mniejszych, pilnie strzeżonych przy granicach. Także nawet słudzy poszczególnych rodowców nie pożyczali sobie łyżek do mieszania w kotłach, ani soli do doprawiania polewki. Między wysokimi namiotami głów rodzin, baronów księstwa krążyli ludzie joannitów, przepuszczani przez straże na znak Białego Krzyża. Tylko im rodowcy skłonni byli powierzyć swe układane w gorących naradach poselstwa zmierzające do ponadrodowego przymierza. Grzymałowie! Do Nałęczów! Droga wolna! Nałęczowie do Łodziów! Przejście, przejście! Poraje do Leszczyców! Tędy, panie! Żadne wiadomości nie wychodziły jedynie z wielkiego, okrągłego namiotu z chorągwią Zarębów, czarnym półlwem. Wewnątrz, wokół masywnego stołu, siedzieli bracia. Janek, Arkenbold, Szymon i Marcin. Na zasłanym mapą starszej Polski stole grali w kości. Milczący płomienno-włosy Giermek nalewał swym panom wino do prostych, choć lśniących srebrem kielichów. Szkarłatna kropla oderwała się od dzbana, spłynęła po krzywiźnie brzucha i kapnęła na kości. Janek uniósł głowę. Giermek skurczył się i oddalił w mrok. W tym samym czasie nieopodal wstrzegącej przeprawy przez rzekę warowni joannitów dwaj bracia, książęta Przemysł i Bolesław, czekając na nastanie świtu, pod maltańskim krzyżem rycerzy świętego Jana czuwali, czytając psalmy. Między nimi leżał wyjęty z pochwy miecz.
Starszy brat od lat nazywał go Gladius Dei, Miecz Boży. Młodszy, Bolesław, nadał mu tej nocy własne imię, Agnus Dei, Baranek Boży. Na książęcych płaszczach obu braci stały majestatyczne lwy, rodowy znak książąt starszej Polski. Bracia maltańscy oddali im do dyspozycji najwystawniejsze pomieszczenie w swej skromnej warowni, kaplicę. Ława z polerowanego drewna, na niej ciężki krzyż jerozolimski z ciemnego żelaza. Kilka skrzyń okutych, w których rycerze zakonu trzymali swe najcenniejsze skarby. Stojący świecznik wysmukły niczym wieże Jeruzalem, którego ongiś strzegli. I zetlały gobelin na ścianie przedstawiający ich świętego patrona, Jana Chrzciciela. W istocie zaś tylko jego głowę odciętą, podaną Herodowi na tacy. Czas nadwątlił jedwabne nici i tkanina pruła się miejscami. Czyjaś niewprawna ręka próbowała naprawić zniszczoną materię, lecz gruba, szara fastryga przyszyła jedynie głowę świętego do srebrnego otoku tacy, dokonując tego, co w naturze niemożliwe. Na skraju lasu, po drugiej stronie warty, w olbrzymim orlim gnieździe, jak co roku w maju, samica pilnowała nowo wyklutych piskląt. Samiec wracał już z polowania. Lądując na obrzeżu, spojrzał w złote oko swej orlicy. Krzyknęła do niego smutno i uniosła się na potężnych łapach. Przestępując z jednej na drugą, pokazała mu lęk. Orzeł zajrzał do gniazda i zamilkł. Dwa z czterech piskląt nie żyły. Młode, pokryte ciemnym puchem ptaki kończyły zjadać swych braci. Samiec rzucił im upolowaną przez siebie srebrzysto-łuską rybę. Pisklęta rozerwały ją w mgnieniu oka i wróciły do dziobania wyklutej z jednej matki padliny. Orlica i orzeł wzbiły się w powietrze, a cień ich potężnych skrzydeł przysłonił gniazdo. Dopiero teraz młode uniosły głowy. Strzęp padliny wypadł z rozwartego dzioba jednego z piskląt. Drugie natychmiast go pochwyciło i przełknęło, krztusząc się, lecz nie spuszczając z oczu krążących nad gniazdem rodziców. Cień ich skrzydeł wyglądał drapieżnie i orlęta zakwiliły, wyciągając szyję. Z nastaniem świtu starszy z braci Przemysł wstał sprzed ołtarza i zgasił świecę. W szarej smudze budzącego się dnia czekał, aż skończy się modlić młodszy. Bolesław jednak wciąż jeszcze rytmicznie powtarzał psalmy. Dopiero gdy słońce wpadło przez wąskie okno warownej wieży Joannitów, podniósł się z kolan, przeżegnał i potarł zmęczone czuwaniem powieki. Przemysł podał mu kosztownie zdobioną pochwę, a Bolesław włożył do niej swój od tej chwili miecz. Agnus Dei. Starszy brat przypasał go młodszemu. Lwy na ich płaszczach zaryczały, wyprężając piersi. Puścił jeden splot szwu starego gobelinu i głowa Jana Chrzciciela zakołysała się na tacy. W obozowisku rycerstwa starszej Polski dogasały ogniska. Straże czuwały. Psy niepilnowane przez śpiącą służbę ogryzały kości i wylizywały miski po nocnej uczcie. Było bezwietrznie. Chorągwie na szczytach namiotów zwisały, sennie owijając się wokół drzewców. Ludzie Joannitów, którzy całą noc nosili poselstwa między głowami rodów, wracali do komandorii. Słudzy zakonu i bracia dowódcy zaczynali poranną wartę przy przeprawie. Na rzekę wypływały pierwsze łodzie i tratwy. Na nich beczki pełne piwa i miodu, kosze chleba i cebuli, stosy mięsa, by rycerstwo mogło obradować kolejną noc. Tylko w namiocie Zarębów nie zmieniło się prawie nic. Bracia siedzieli przy tym samym stole. Płomiennowłosy Giermek lał im wino do tych samych srebrnych kielichów. Dziób dzbana troskliwie osłaniał jasną szmatką. Jednak przy bliższym przyjrzeniu widać było, iż już zakończyli grę, a kości ułożyli na mapie starannie. Janek Zaręba wstał pierwszy. Uścisnął prawicę braciom po starszeństwie kolejno. I tego będziemy strzegli. Po raz ostatni wznieśli w górę kielichy i wypili. Jak zawsze zgodni. Czarny półlew, rodowy znak Zarębów, uderzył ostrym ogonem w wyhaftowany na proporcu mur, który skrywał dolną część jego masywnego cielska. Chorągiew się zachwiała. Półlew odbił się potężnymi łapami od muru i jednym skokiem znalazł się przy swych panach.
poświadczając składaną przez nich przysięgę. Listopad 1257 roku. W dawnym palatium pierwszego króla na Ostrowie Tumskim wrzało. Słudzy potykali się o własne nogi, starając się nadążyć za rozkazami kasztelana, a nie było to łatwe, bo starego palatium nie używano od dawna. Mur kruszył się tu i ówdzie, ze schodów przy każdym kroku leciały kamienie, a drewniane okiennice niebezpiecznie skrzypiały. Mieli ledwie parę dni, by doprowadzić dawną siedzibę króla do stanu, w którym mogłaby przyjąć księcia Bolesława i jego baronów. I doprawdy nie mogli się nadziwić, dlaczego tu właśnie zechciał gościć najjaśniejszy pan starszej Polski, a nie we właśnie budowanym, wygodnym zamku na wzgórzu. Udało się uprzątnąć i przygotować jedynie parter świetnej kiedyś budowli, a i tak drżeli, że goście dostrzegą niedostatki. W sali zwanej przed wiekami Ottońską było najcieplej. Ogień palony od 3 dni bez ustanku zdążył nieco nagrzać kamienne ściany, choć i tak przy każdym oddechu z ust wydobywały się obłoczki pary. Książę Bolesław, 30-letni mężczyzna w ciepłym, podbitym gronostajami płaszczu i złotem wyszywanym kołpaku, siedział na obszernej ławie, której rzeźbione w orle głowy oparcie pamiętało jeszcze czasy pierwszego króla. Lewą dłoń grzał, opierając na grzywie herbowego lwa. Prawą trzymał na głowni nagiego miecza. W głębi obszernej sali zgromadziło się kilkudziesięciu możnych, ale przy księciu stali tylko świadkowie. Wojewoda poznański przedpełk Łodzia i podkomorzy Wincenty Nałęcz, a przed władcą klęczał wojewoda kaliski Janek Zaręba. Agnus Dei, ślubuję. Wierne ręce, wierne służby, powiedział zadowolony książę. Mateuszu, przywołał pisarza. Odczytaj akt darowizny. W chwili, gdy Janek Zaręba uniósł głowę i rozglądał się niespokojnie, dowódca książęcej straży otworzył drzwi, zapowiadając: Kasztelan Beniamin Zaręba! Wybacz, książę, syn mi się narodził. Książę Bolesław wyciągnął ramię, by Beniamin wstał. Gratuluję, to będziemy mieli 2 powody do radości. Nadanie dla Janka i twój syn. Stawaj przy mnie. Beniamin stanął przy księciu po stronie świadków, a Mateusz rozwinął przygotowany pergamin i odczytał. Im ważniejsza jest osoba, tym przezorniej winna uważać na to, by sprawy przez nią zdziałane uzyskały moc przez uroczyste potwierdzenie. Zwykło się bowiem często zdarzać, że oszczerstwo usiłuje szkodzić dziełom ludzkim. Janek klęczał z opuszczoną w szacunku głową, wpatrując się w stopy księcia lub ostrze jego nagiego miecza oparte przy nich. Książę potakiwał głową, słuchając słów pisarza. Dlatego my, Bolesław, z Bożej łaski książę starszej Polski... Czytając to, Mateusz skłonił się panu. Chcemy, aby było wiadome współczesnym i potomnym, że zważywszy wierne służby szlachetnie urodzonego komesa Janka oraz jego rycerskie względem nas zasługi. Wincenty i przedpełk wymienili się spojrzeniami. Możliwe, że przez policzek wojewody poznańskiego przebiegł skurcz, ale mógł to być chwiejny odblask ognia, bo pochodnie oświetlające salę ottońską raz po raz łapały powiewy listopadowego wiatru zza nieszczelnych okiennic. Z okazji chrztu syna jego, sędziwoja Zaręby, któregośmy we własnej osobie do sakramentu trzymali. Beniamin drgnął i wyprostował się, patrząc na pochyloną u stóp księcia głowę Janka. Nadajemy mu oraz jego prawowicie urodzonemu potomstwu 14 wsi ze wszelkimi prawami, zwalniając je ze wszystkich powinności książęcych. Przez zgromadzonych niżej wielmożów przeszedł szmer. Janek westchnął i uniósł głowę. Patrzył na swego księcia z miłością. Wierne służby, wierne ręce. Książęca wdzięczność. Janku, wstań. Baronowie moi, radujmy się! Mateusz odsunął się i dalej czytał akt darowizny. Zgromadzeni u dołu goście słuchali go z zapartym tchem.
podczas gdy książę schował miecz z dźwięcznym stukiem stali o pochwę. Słudzy podali kielichy. Świadkowie, Nałęcz i Łodzia sztywno gratulowali po książęcemu obdarowanemu Jankowi. Tylko Beniamin patrzył nieruchomo przed siebie. Książę Bolesław wzniósł toast. Wieczny odpoczynek dla duszy brata mego Przemysła. Racz mu dać, Panie. I zdrowie jego syna Przemysła II. Zdrowie! Młody książę urodził się po śmierci swego ojca. Szepnęła starsza dwórka do młodszej, podając jej dzban, by zaniosła księciu. Uważaj na płaszcz, tylko się nie potknij. To twój pierwszy dzień na dworze. Dziewczyna blada ze strachu podeszła do pijących i skłoniła się. Nikt nie zwrócił na nią uwagi. Kielichy mieli jeszcze pełne. Usunęła się więc w cień. Przemysł to jeszcze osesek. Ale gdy wziąłem go na ręce, darł się tak, że kółka w kolczudze mi pękały. Będzie z niego dzielny piast, jak ojciec. Szkoda, że go nigdy nie pozna, rzekł wojewoda poznański przed pełk. Syn bez ojca. Ale za to z jakim stryjem, szepił do księcia Janek Zaręba. Szkoda. Książę wzniósł kielich i wypił. Mój brat tak na niego czekał. Janku, stałeś się pierwszym komesem w księstwie. Służba roznosiła kielichy po mniejszym gościom, nalewając im wino i mówiąc z ukłonem. Komes Janek Zaręba częstuje. Nic dziwnego, że częstuje. Obłowił się dzisiaj, jak pan. Mruknął drobny rycerz w końcu sali, biorąc do ust wino. Dobre. Czy ja dobrze zrozumiałem, że to jest 14 wolnych wsi? Dopytał go starszy, najwyraźniej słabo słyszący mężczyzna. Jedno miasto, Jarocin. Odpowiedział czerwonolicy młodzieniec w płaszczu z brogiem, prostym herbem Leszczyców. A wsie jakie? Tłuste, Brzostków, Żerków i inne. Całe dobra. Przełknął wino i choć chwalił je wcześniej, minę miał, jakby pił kwaśne. Młodzieniec zbliżył się do nich i patrząc, by nikt nie słuchał, szepnął. To się nie zdarzyło. Wsie mu książę zwolnił ze wszystkich podatków i posług i prawo mu oddał sądu książęcego nad nimi. Jak to? To Zaręba będzie sam sędzią? Tak. I sądzić może, i karać. I ma prawo pojedynku sądowego i gorącego żelaza, panisko, psiamać. Rycerz powstrzymał go gestem i wskazał na przewijających się wśród gości Zarębów z czarnymi półlwami na płaszczach. Oni jednak nie zwracali na nich uwagi. Nawet jeśli nie byli poproszeni na podwyższenie, to wzrok utkwili w księciu, Janku i jego gościach, starając się usłyszeć, o czym mówią najwięksi. Zasłużył na to, słyszałeś, wojewodo? Beniamin odezwał się po raz pierwszy, stając między wojewodą poznańskim a swym rodowcem. Zasłużył. Książę odtoczył ramieniem Janka. A ty, Beniaminie Zarębo, dlaczego nie chwalisz się synem? Zdrów? Zdrów. Będzie równolatkiem młodego księcia. Może się zaprzyjaźnią, jak Janek i ja. Książę klepnął Janka w ramię i rozejrzał się, bo kielich miał pusty. Z cienia wyszła młoda dwórka z dzbanem. Lękając się, by kropla wina nie pochlapała księcia, owinęła dzban połą swego jedwabnego płaszcza. Książę nie zwracał na nią uwagi, mówiąc dalej. W jakimś sensie mamy potrójne narodziny. Mój bratanek, książę Przemysł II, mój chrześniak sędziwój Zaręba i twój syn Beniaminie. Jak dostanie na imię? Żona chciała nazwać go Michał. Beniaminie, mamy nowego Zarębę. Dlaczego się nie cieszysz? Żona moja nie wytrzymała porodu. Och! Wyrwało się z piersi dziewczyny i polało się wino z upuszczonego przez nią dzbana. Maj 1272 roku.
Otwierać bramy! Krzyknął herold po raz pierwszy. Odpowiedział mu śmiech obrońców i przemieszane z przekleństwami rady. Jak chcecie wejść, sami sobie otwórzcie! Tylko pazurków nie połamcie, panienki! Jak będziecie uciekać, zostawcie miecze! Będziemy sobie nimi dłubać w zębach! I oddali nam zapasy miodu, który macie na wozach! Wasze chorze, cycate dziewki! I płaszcze! To sobie nimi podetrzemy tyłki! W imieniu obu książąt starszej Polski żądam wydania grodu! Herold, tak jak stojące za nim wojsko, nie oczekiwał od obrońców uprzejmości. Robił, co do niego należało. Po raz ostatni wołam! Otwórzcie bramy! Gdy zdobędziemy gród, nie będzie litości ani dla obrońców, ani dla mieszkańców! Jasne majowe słońce mieli za plecami. Załodze grodu świeciło prosto w oczy. Na znak herolda zadeły rogi. Sześć niskich, przejmujących jak urwany jęk dźwięków. Nim umilkły, z piersi setki zbrojnych wydobył się skandowany krzyk. Otworzyć bramy! Lecz to już nie była prośba, nie było nawet żądanie. To był dla rycerstwa starszej Polski okrzyk bojowy. Nastąpił tak szybko po ostatnim wezwaniu herolda, że dopiero teraz obrońcy zorientowali się, iż pertraktacje były fałszem, fikcją dążącego do starcia wojska. Odwróciły ich uwagę od czterech wielkich trybuszy, które w tym czasie podciągnięto pod obwarowania grodu. Zamaskowane gałęziami sosen i brzus przesuwały się byla po byli wyrżniętymi w otaczającym gród lesie przecinkami. Miotacze uzbrajali je w wielkie, przygotowane wcześniej kamienie, a w tym czasie na oniemiałych obrońców spadł grad strzał. Nie mogły im zrobić wielkiej krzywdy. Wystarczyło, że skryją się za potężną palisadą, ale skutecznie odciągały ich uwagę od trybuszy i uniemożliwiały reakcję. Miotacze zwolnili krótsze ramię dźwigni i trebusz stęknął, a wielki, ciężki kamień przeleciał przez wał obronny grodu i głucho padł pod palisadą, nie robiąc jej żadnej krzywdy. Z środka dobiegł gromki śmiech obrońców. Jakiś śmiałek bez hełmu wychylił się zza palisady i krzyknął. Załadujcie go dzbanem z miodem, ale miotajcie celnie do środka! Jak ci na imię? Zawołał do niego ktoś z nieruchomego szeregu wojska. Arnold! I bardzo lubię miód! Bełt z kuszy trafił go prosto w gardło, z którego trysnął nie trunek, lecz krew. Nieostrożny Arnold zniknął w czeluściach grodziska, a w ślad za nim pomknęło kilkadziesiąt pocisków. Kusznicy! Strzał! Wej! Drugi trebusz wypuścił kamień prosto w palisadę. Usłyszeli trzask łamanego drewna. Celuj w to samo miejsce! Krzyknął Janek Zaręba do miotacza trzeciego trebusza i w tej samej chwili drugi kamień przebił osłabione poprzednim uderzeniem drewno. Pierwszy wyłom! Piechurzy zaciskali w dłoniach drabiny, czekając na znak wojewody przed pełka. Ich zardzewiałe haki wyglądały, jakby już pokryły się przyschniętą krwią. Wej! Trebusze raz za razem wypuszczały kamienie, a kusznicy nie dawali obrońcom szans na jakikolwiek ruch. Wydawało się, że obrona zamarła. Kto na chwilę wychylił się ponad palisadę, znikał trafiony bełtem. Osłona tarana! Taran! Krzyknął zachrypnięty Janek Zaręba i na jego rozkaz 10 ludzi za zbitą z desek osłoną podprowadziło taran pod bramę grodu. To była szansa obrońców, bo trebusze przestały miotać kamienie. Z góry na zbliżający się taran poleciały gary wrzącej smoły i kilkanaście pochodni. Dwóch skrajnych ludzi niosących osłonę trebusza padło upieczonych żywcem, ale pozostali szli nie oglądając się na czarne, osmalone trupy towarzyszy. Taran! Janek przekrzyczał zgiełk i taran uderzył w bramę z łoskotem. Żelazne okucia nie puściły. Kusznicy wypuszczali chmury bełtów z obu stron. Obrońcy zarzucali prowadzących taran kamieniami, a trebusze na rozkaz przedpełka próbowały złamać palisadę w dwóch innych miejscach. Piechurzy równym krokiem biegli na stanowiska, starając się trzymaną ponad głowami drabiną osłonić od pocisków. Kilku padło. Drabiny ponieśli inni.
Młody książę spojrzał na swych czterech druhów. Przemyśle? Zapytał go Michał Zaremba. Teraz! Taran uderzył w miazgę drewna i żelazne sztaby puściły. Krzyk triumfu niczym nie różnił się od wycia rannych, bo w tej samej chwili obrońcy spuścili na nich gar smoły, która zamieniała ludzi w czarne, potworne zjawy padające na ziemię w konwulsjach. Przemysł był na moście, pośliznął się na niezastygłej smole, ktoś go podtrzymał z boku i już wdzierali się do wyłów. Przejście było wąskie, usłane trupami jednych i drugich, więc biegli po zwłokach. Książę osłonił się tarczą, kamień odbił się od niej i uderzył jego rycerza w głowę. Przez wąską wizurę hełmu widział niewiele, tylko tych, którzy byli przed nim. Rzucił się w ich stronę, wpadając na niewielki dziedziniec grobiska. Coś jest nie tak. Ale nie widział co. I mógł tylko w duchu przekląć wojewodę, który zmusił go, by założył wielki hełm. Nie miał czasu się zastanawiać, bo ruszyło na niego trzech ludzi z obnażonymi mieczami. Kasztelan Zaremba prosił, by nie zakładał do oblężenia tuniki herbowej ze stojącym lwem. Będziesz się prosił o atak, książę. Sparował uderzenie z prawej i skoczył w bok, robiąc unik przed tym z lewej. Trzeci z nacierających zniknął. Przemysł odwrócił się nerwowo, szukając go. Dostał w ramię, ale sztych był zbyt lekki. Odbił się od kolczugi. Słyszał za sobą szczęk żelaza i okrzyki ludzi. Jeszcze widział Michała Zarembę, ale ruszył w drugą stronę. Zobaczył przed sobą spoconą twarz rycerza bez hełmu, tylko w czepcu kolczym osłaniającym głowę. Był bez tarczy i właśnie kończył dobijać chłopaka, który nawet nie był giermkiem. Mówią, żeś ładny jak dziewczyna! Brandenburczyk podchodził do niego sprężystym kocim krokiem. Zdejmiesz hełm i pokażesz liczko? Czy sam mam ci go zdjąć? Nie mógł mieć więcej niż 30 lat. To i tak dwa razy więcej niż Przemysł. Pod kolczuką prężyły się bary jak u wołu. Przemysł zaatakował pierwszy, ale aż zdrętwiało mu ramię, gdy rycerz odbiciem sparował cięcie. Opanował drżenie kolan. Przeciwnik uderzył go z góry. Przemysł odbił płasko i krew z miecza Brandenburczyka przeszła na jego głownię, jakby tamten wycierał miecz o jego ostrze. To było jak iskra, która podpaliła księcia. Krew chłopca, który mógł być młodszy od niego. Poszedł na oślep. Zapomniał o wszelkich zasadach, o eleganckich, wyszukanych sztychach, których uczył się, odkąd wziął do ręki miecz. Ciął i ciął, a Brandenburczyk odparowywał i zasłaniał się. Ty knurze! Ty wieprzu! Zarżnę cię! Był szybszy, bo był młodszy i oczy zasnuła mu furia, której nigdy w życiu nie zasnął. Krwawa mgła! Dostał. Dostał przynajmniej trzy razy, ale nie czuł bólu. Lecz wściekłość, żywą wściekłość. Napierał tak szybko i ostro, że doświadczony rycerz zaczął się cofać na oślep. Z prawej, z lewej! Potknął się. Potknął o sztywne i wyciągnięte nogi chłopca, którego wcześniej zaszlachtował. To wystarczyło. Przemysł skoczył i wepchnął leżącemu ostrze w szyję, w to nagie miejsce między kolczugą a kapturem, które odsłoniło się przed nim czerwoną, odparzoną od kolczugi linią, gdy Brandenburczyk upadł na plecy. Chrusnęła krew i przez wąską szparę wizury chlapnęła w oczy księcia. Oślepiła go. Zachwiał się i utrzymał równowagę tylko dzięki wsparciu się na mieczu wbitym w gardło Brandenburczyka. Lewą ręką szybko, chaotycznie rozpinał hełm. Nic nie widział. Szarpnął sprzączkę, puściła, zrzucił go. Grubą, skórzaną rękawicą nie mógł wytrzeć oczu, ale udało mu się otworzyć je na tyle, by zobaczyć, że przeciwnik nie żyje. Z tyłu! Usłyszał krzyk Michała i z jakiegoś powodu zrozumiał, że to do niego. Odwrócił się. Wyciągając miecz, czuł, jak jego ostrze pociągnęło gardło leżącego, a gdy je uniósł, dojrzał krwawy strzęp skóry. Strząsnął go. Miał już dwóch napastników przed sobą, jakieś pięć kroków. Nie czekał, ruszył na nich. Tego z prawej ciął, tego z lewej staranował dobiegający do niego Michał. Nagle wyrósł przed nim olbrzym z toporem. Był przynajmniej dwie stopy wyższy od księcia, ale nie miał kolczuki, tylko skórzany kaftan wykładany płytkami. Przemysł widział,
jak napastnik unosi topór w górę. Wyczekał, choć na placu ćwiczeń nigdy nie umiał być cierpliwy. Teraz wyczekał i w tej chwili, w której olbrzym miał ramiona u góry, gdy brał zamach, książę wsadził mu miecz w rozcięcie kaftana pod potężną pachą i natychmiast uskoczył w tył. Topór spadł w miejsce, w którym młodzieniec stał jeden krok temu. Przeciął powietrze. Olbrzym się zwalił, a spod pachy krew trysnęła konwulsyjnym źródłem. Przemysł ruszył w ciżbę. Pośliznął się i upadł, lądując nieokrytą hełmem twarzą w czymś ciepłym. Jezu! Ale śmierdzi! Nigdy wcześniej nie widział rozprutych jelit. Fioletowe zwoje wyglądały jak żywe. Wydawały się poruszać jakimś własnym wężowym ruchem. Mogły należeć do każdego z leżących. Już się podnosił. Jęki rannych, po których deptano, którym miażdżono dłonie i twarze, niechcący, idąc po nich, po tych żywych trupach do celu. Rozejrzał się. Coraz mniej walczących. Cztery rozproszone grupki. Dożynanie? Rzucił się w stronę najbliższej. Trzech Brandenburczyków. Na każdego z nich przypadało dwóch jego rycerzy. Już wygraliśmy? Zdał sobie sprawę, że nie ma pojęcia o przebiegu bitwy. Nigdzie nie widział ani kasztelana Janka, ani wojewody Przedpełka. Szarpnęło nim. Ktoś go chwycił za goleń. Leżący, zraniony w nogę, ciągnął go na ziemię. Przemysł ciął go przez rękę, choć przecież mógł uderzyć w pierś. Tamten puścił i jęknął. Ej, dość, książę! Przemysł zamierzył się w jego usta, jakby to słowa były orężem leżącego. Słyszał własny chrapliwy oddech i jego jęk. Cofnął miecz i zostawił go. Ruszył ku tamtym. I wtedy poczuł ostry ból w barku. Dostałem! Odwrócił się i zobaczył nóż, którym rzucił go w plecy leżący. Wrócił do niego i nie patrząc mu w oczy, tylko w to jedno miejsce na piersi, dobił. Już tylko trzy grupki walczyły ze sobą. Skoczył w ich stronę, ranił rycerza, z którego i tak krew lała się, niczym wino z dzbana. Oddajemy gród! Oddajemy gród! Litość, książę! Krzyczeli ostatni obrońcy, klękając na ziemi. Dopiero teraz usłyszał, że umilkł szczęk stali. Nie słyszał jej, gdy grała, jakby jego zmysły odbierały tylko szczęk własnego miecza. Zobaczył, że walka ustała i oczy wszystkich kierują się na niego. W głębi mignęła mu zakrwawiona twarz wojewody Przedpełka. On i kasztelan Janek Zaręba szli do niego z opuszczonymi mieczami. Co każesz, książę? Zapytał Janek zdyszany. Miał rozciętą brew i rozerwaną tunikę. Nie bierzemy jeńców. Książę starszej Polski zawsze dotrzymuje słowa. Wedle rozkazu. Kasztelan ściszył głos, by nie słyszało ich wojsko i zapytał. Może darować? Wypuścić sześciu, nie więcej. Ale tylko takich, którzy mogą iść o własnych siłach. Niech zaniosą wiadomość margrabią, że gród w Strzelcach wrócił do starszej Polski. Resztę wyciąć. Tak jest. Wojewoda przymknął powieki, co mogło znaczyć. Dobrze, książę. Tak postępuje wódz. Ale mogło być tylko strząśnięciem krwi płynącej mu do oka. W rodzie nie było mieszkańców. Tylko załoga i służba. Ani jednej kobiety. Spodziewali się ataku. Wiedzieli, że mój stryj nie daruje zniewagi, jaką było pobudowanie nowego obronnego grodziska. Czekali na nas. Panie! Wojewoda Przedpełk starał się mówić cicho, ale gardło miał tak suche, że nie mówił, lecz charczał. Jak mogłeś zrzucić hełm w takiej jatce? Każdy, ale nie ty! Jedyny dziedzic księstwa! Przemysł skinął mu głową. Słyszał słowa wojewody, ale nie docierało do niego, co mówi. Książę! Najbliższy druh, Michał, szedł ku niemu z bukłakiem wina. Oczy mu lśniły. Zrzucił kaptur i przecierał palcami posklejane włosy. Nagle stanął i spojrzał na Przemysła. Zamarł z wyciągniętą ręką. Twoja głowa! Wyszeptał Michał. Co ci się stało? Przemysł dotknął ręką czoła. Nic nie poczuł. Zrzucił rękawice i przejechał palcami po kolczym kapturze. Gdy zrozumiał, co się stało, poczuł zimno.
Kółka kolczugi wokół głowy były pęknięte, jakby ktoś rozciął ją dookoła. Na palcach miał gęstą, ciemną juchę. Złapał przerażone, pobladłe spojrzenie wojewody. Nie pamięta takiego cięcia. Nie pamięta takiego uderzenia. Potoczył wzrokiem wokół. Bezładne stosy trupów, żaden z nich nie ma zamkniętych oczu, wszystkie wykrzywione, jakby chciały wykrzyczeć życie, które wyciekło z nich, które wyrżnięto z nich ostrzami toporów i mieczy. Poskręcane, sine, białe, czerwone, brudne. Psy. Duże, myśliwskie psy z podkulonymi ogonami oblizywały krew swych niedawnych panów, jakby wstydziły się, że mają ochotę spróbować ich ścierwa. Ile ich jest? 100? 200 trupów? Więcej? Nie umiał ich policzyć. Nie pamiętał nawet, ilu sam zabił. Tylko tego pierwszego, tego knura, który dorzynał chłopca. Przemysł! Przemyśle, słyszysz mnie? Głos Michała dochodził do niego z daleka, choć widział twarz drucha przed sobą. Książę! Wyglądasz, jakbyś miał koronę z krwi. Lucardis czesała swoje złote loki, spoglądając na zalany światłem dziedziniec. Obok niej stała taca z nietkniętym śniadaniem. Na powierzchni mleka krzywiła się gruba zmarszczka kożucha. Lucardis była głodna, ale wciąż nie na tyle, by się złamać. Dopóki Olcha nie wróci do niej, a spod drzwi komnaty nie znikną pilnujące jej strażnicy, nic nie przełknie, nawet gdyby miała się zamorzyć głodem. Tak powiedziała i tak będzie. Ta wiedźma, Mechtylda, powinna się już przyzwyczaić, że Lucardis zawsze dotrzymuje słowa. Nagle zobaczyła ją na dziedzińcu. Błękitny płaszcz księżnej załopotał na wietrze. Dlaczego idzie w stronę stajni, skoro nie ma stroju do konnej jazdy? Mechtylda uniosła głowę, a Lucardis odruchowo cofnęła się w głąb izby. Co knuje askańska wiedźma? Boże, knuje, Lucardis była pewna. Ach, gdyby Olcha była teraz przy niej, dowiedziałaby się wszystkiego. Olcha, Olcha. Bliska jej jak ciało dusza, przyjaciółka, choć tylko z łóżka. Ale Mechtylda zamknęła ją gdzieś, żeby ukarać Lucardis i zmusić do uległości. Askańska wiedźma szybko się uczy. Gdy zaczęła swe rządy na zamku dziadka, próbowała obłaskawić się podarkami. Szybko się przekonała, że Lucardis jest nieczuła na błyskotki. Nie, nie dlatego, że nie lubiła się stroić, przeciwnie. 12-letnia księżniczka kochała złoto, srebro i połyskliwe kamienie, ale miała ich tyle, że nowa księżna mogłaby się ubierać z jej skrzyni, nie na odwrót. Po odrzuconych prezentach przyszła pora na drobne złośliwości, na przykład pomijanie Lucardis przy witaniu gości. Mechtylda zamiatała długim ogonem sukni i uśmiechała się olśniewająco, strojną w pierścienie dłonią wskazując. Oto moja maleńka córka Beatrycze. Oczko w głowie swego księcia ojca. A to Domosława, moja piękna pasierbica. I Bogusław, jej przyrodni brat. Prawdziwe książątka. Kocham je wszystkie jak własne. I nic więcej. Jakby Lucardis była powietrzem wypełniającym pustą przestrzeń między dzieckiem Mechtyldy a dziećmi dziadka Barnima, które miał z poprzednią żoną. Oczywiście nigdy nie ważyła się tego zrobić w jego obecności, bo gdy Barnim był na zamku, to Lucardis stała przy nim. Nazywał ją swoją obodrycką księżniczką, a gdy sobie popił na ucztach, stawiał wnuczkę na stole i oddawał jej pokłon. Wszyscy zegnijcie kolana przed prawdziwą panią tej ziemi, przed starszą krwią, przed krwią Niklota i przed moją krwią. Krew, starsza krew, prawdziwa krew, prawdziwa krew. Od urodzenia otaczana była szacunkiem, który od czasu do czasu, zwłaszcza gdy dziadek popił ze starymi druhami, przechodził w jakąś szaloną poddańczość. Tak samo odnosiła się do niej prosta służba. Zdarzało się, że patrzyli jej w oczy jak psy, które czekają, aż pani pogłaszcze je po łbie
i wszystko mogło tak trwać, gdyby nie zjawiła się trzecia żona dziadka. Szybko wywąchała, że dla nikogo tutaj nie jest prawdziwą panią, że służą jej, bo służą Barnimowi, ale prawdziwym szacunkiem otaczają 12-letnią księżniczkę, Lucardis. Gdy nie udało się jej pozyskać podarkami, Mechtylda przystąpiła do radykalnych kroków. Jedną ręką zmieniała wystrój komnat, a drugą służbę, zastępując ją własnymi ludźmi, Brandenburczykami. Czy Barnim był ślepy, że tego nie widział? Prawda, robiła to zawsze, gdy go nie było, a wyjeżdżał ostatnio coraz częściej i na coraz dłużej. Za jednym razem podziękowała wszystkim damom dworu i na ich miejsce przyjechały nowe. To jeszcze można zrozumieć, dwór księżnej należy do niej, ale wymieniła też służbę dziadka, zaczynając od dołu, od stajni do komnat. Lucardis przejrzała jej taktykę. Każdy wyjazd Barnima i znika kilku ludzi, by na ich miejsce pojawili się nowi, oddani tylko księżnej. Kopniesz w ławę, to śpiący spadnie i się ocknie. A jak będziesz ją spod niego wysuwać po kawałeczku, to łagodnie opadnie na ziemię i się nie obudzi. Tak skwitował to Bożymir, dawny podczaszy dziadka, gdy przyszła kolej na niego. Lucardis obiecała mu, że jak tylko Barnim wróci, wszystko mu powie. Pokaże mu, co robi askańska wiedźma, jak oplata zamek pajęczyną swych sług. Bożymir pokręcił głową. Nasz książę ma teraz większe kłopoty. Jasna panienko. Nie trzeba mu zawracać głowy starą służbą. Lucardis chciała się dowiedzieć, jakie to kłopoty. Co takiego może dręczyć dziadka, ale Bożymir zaciął się i nic nie chciał mówić, a Barnim wyjeżdżał coraz częściej i na coraz dłużej. I zabierał ze sobą Bogusława, co dla niej było prawdziwą rozpaczą. Bogusław był przecież jak brat, choć nie byli rodzeństwem. On, starszy od niej o 5 lat, był synem dziadka z drugiej żony. Ona jego wnuczką z pierwszej. Wychowywali się razem od dzieciństwa, krążąc między Szczecinem a Dąbiem. Była jeszcze Domasława, córka Barnima z poprzedniej żony, ale tak naprawdę liczyli się tylko oni dwoje. Przyjaźń? Przyjaźń? Na śmierć i życie. Mówili, składając na swych czołach pocałunki. Bogusław uczył ją jeździć konno i polować z sokołem. Mówił, że gdy Lucardis się śmieje, milknął z kowronki. Byli ze sobą tak blisko, aż do czasu, gdy Barnim uznał, że musi syna wdrożyć w przyszłe książęce obowiązki. Z początku Lucardis się śmiała, że Bogusław włoży brązowy płaszcz konfratra jak dziadek, ale po pierwsze nie nałożył, a po drugie coraz mniej bawiły go jej żarty. Templariusze to nie powód do śmiechu, siostrzyczko. Ale twoja broda tak! Śmiała się, dotykając paluszkiem rzadkiego zarostu na jego chłopięcej twarzy. Uchylił się przed jej dotykiem raz i drugi i zrozumiała, że Bogusław woli być teraz synem księcia Barnima niż bratem małej Lucardis. Dziedzic pomoże. A ja jestem starszą krwią. Starszą krwią, prawdziwą panią tej ziemi. Powtarzała to, co kiedyś mówił o niej Barnim, choć sama nie wiedziała, co to znaczy, ale podobało jej się gniewne wrzenie tych słów. On też, pani. On też ma w sobie starszą krew, choć nie tak gęstą jak twoja. Wyszeptała siedząca u jej stóp Olcha. Skąd wiesz? Olcho, skąd to wiesz? I co to jest ta starsza krew? To bzdury i bajdy, w które wierzą źle wychowane dzieci i nieokrzesana służba. Głos Mechtyldy był jak bicz. Skąd ona się tu wzięła? Podsłuchiwała pod drzwiami? Zdążyła gorączkowo pomyśleć Lucardis, ale ze strachu nie mogła sobie przypomnieć, o czym mówiły z Olchą wcześniej i czy przypadkiem w gniewie nie padło askańska wiedźma. Olcha wstała szybko i pokłoniła się przed księżną, jakby chciała jednocześnie osłonić Lucardis przed Mechtyldą. Lucardis jednak delikatnie przesunęła wierną służkę na bok i przybierając najłagodniejszy wyraz twarzy, na jaki mogła się zdobyć, powiedziała. Witam księżną w mojej skromnej samotni. Czym mogę ci służyć, pani? Mechtylda nie zwracała uwagi na jej uprzejmą minę. Wyciągnęła oskarżycielsko palec, kierując go w pierś dziewczynki, a fałdy jej sukni zafalowały i stanęły na baczność.
Opuściłaś lekcję tańca, Lucardis. Za karę zabieram twoją służącą do siebie. Skoro pogaduszki z Olchą są dla ciebie ważniejsze niż nauka, Olcha musi zniknąć. Nie toleruję nieposłuszeństwa. Nie możesz! Lucardis siłą powstrzymywała łzy. Tak bardzo nie chciała teraz okazać słabości. Mechtylda uśmiechnęła się samymi ustami, pokazując szereg białych, równych zębów. Mogę! I odwracając się do cisnących się w drzwiach swoich ludzi, powiedziała tonem pełnym wzgardy. Zabierzcie tę dziką dziewkę do pokojów mojej służby, zajmę się nią później. A panienkę Lucardis, zaprowadźcie na lekcję. Księżniczkę! Poprawiła ją gniewnie Lucardis. Mechtylda uniosła w górę spiczasty palec i zaśmiała się okropnie. Panienkę, księżniczką będziesz, gdy wróci twój dziadek. Lęk w jednej chwili wyparował z Lucardis. Skrzydełka jej nosa poruszyły się, bo poczuła czysty, gorący gniew. I to jej gniew przemówił. Mylisz się, Mechtyldo Askańska, więc muszę ci przypomnieć, że ja urodziłam się księżniczką, a mój ród panował tu w czasach, gdy twoi przodkowie ganiali owce. Wasz wielki przodek, Albrecht Niedźwiedź, na którego się tak powołujecie, był zwykłym zabójcą. Nawet jako żona mego dziadka jesteś tu obca. Ty i twój brandenburski ród! Syk Olchy przeciął powietrze. Mechtylda zakręciła się między nimi tak szybko, iż Lucardis nie wiedziała, co było najpierw. Czy służąca chciała ją ostrzec, by nie mówiła nic więcej, czy też zareagowała na uderzenie Mechtyldy, wymierzone prosto w oczy. Księżniczka zamarła z otwartymi ustami. Jakże mogłaby powiedzieć coś jeszcze, skoro znów za jej słowa mogła oberwać ukochana służka? Została sama. Olchę zabrano. Przed jej komnatą księżna ustawiła strażę i zostało jej tylko to wąskie okno, przez które mogła patrzeć na zalany światłem dziedziniec. Trzeci dzień odmawia jedzenia. Dziecinne? Być może. Lecz nie ma innego sposobu, by sprzeciwić się Mechtyldzie. Zagłodzi się i pierwsze, co zrobi książę Barnim, gdy wróci, to zapyta, dlaczego jego ukochana wnuczka wygląda tak źle. A ona mu wtedy powie. Wszystko mu powie. Nie zastanawiając się, czy dziadek kocha Mechtyldę, czy nie, może w końcu przejrzy na oczy i dostrzeże, że jego żona jest wiedźmą, która wokół nich wszystkich tka pajęczynę intryg. Wokół niego też. Dlaczego akurat teraz wyjechał? Dlaczego na tak długo? Niech wraca. Niech krzyknie na żonę i niech askańska wiedźma odda jej Olchę. Przemysł, młodszy książę starszej Polski, odłączył się od grupy jeźdźców, chociaż stryj prosił go przed wyjazdem, by tego pod żadnym pozorem nie czynił. Przypomniał sobie przestrogi starego księcia i zaśmiał się w duchu. Teraz dowodzi tu on i nie ma przy nim ani wojewody Przedpełka Łodzi, ani kasztelana Janka Zaręby, jak rok temu. Stryj Bolesław został w Gnieźnie i to Przemysł prowadził oddział, więc chyba wolno mu podejmować decyzję. Chciał przez chwilę pobyć w tym lesie sam, popatrzeć na to miejsce, poczuć. No właśnie, co takiego chciał poczuć? Tę samą euforię co rok temu po niespodziewanym zwycięstwie? A jeśli nawet, to co w tym złego? Już słyszał za sobą nawoływania swoich ludzi. Pewnie też przyspieszyli, by nie zostawiać młodego księcia samego, nawet jeżeli sobie ich obecności nie życzył. Pociągnął konia w lewo i gwałtownie zjechał z traktu. Uchylając się przed gałęziami, pędził między drzewami żydniejącej już nad noteckiej puszczy. Zza wielkiego krzaka głogu wyskoczyły psy i ujadając rzuciły się za nim. Koń spłoszył się, ale tylko na chwilę, a Przemysł zobaczył przed sobą niedużą polanę. Najwyraźniej jazgot psów wystraszył jakichś ludzi, bo gałęzie z lewej strony poruszały się jeszcze i zdawało mu się, że widzi czyjeś pochylone plecy. Kto tam jest? Krzyknął. Psy ujadały wokół końskich kopyt. Jednego odpędził kopniakiem, drugi na ten widok sam uciekł w krzaki. Zarośla po lewej poruszyły się znowu, a za sobą usłyszał nadjeżdżających jeźdźców. Odwrócił się, zobaczył swych przybocznych Michała, Bogusza, Nawoja i Lasotę, a za nimi jeszcze swego Giermka, Płatka. Dał im znak, by byli cicho. Jechali za nim. Sam ruszył w krzaki. Ktokolwiek tam był, właśnie zaczął uciekać.
Przemysł widział śmigające między pniakami jasne portki, troje albo czworo ludzi, którzy usiłowali rozpierzchnąć się we wszystkie strony. Ale jego uwagę przykuły psy, które wcześniej pogonił, a które teraz biegły przez las w zupełnie inną stronę niż ludzie. To nie były wiejskie kundle, lecz dobre, myśliwskie ogary. Takie psy nie mogły należeć do wiejskich kłusowników. Nawoj, Płatek, za mną! Wy zatrzymajcie tych tutaj! Książę! Usłyszał za sobą Boguszę. Nie możesz! Mogę! Odkrzyknął i był już daleko. Pochylił się nisko, bo gałęzie drzew cięły niemiłosiernie. Znał ten las. Wydawało mu się, że znał go dobrze. Tędy rok temu poprowadził uderzenie na Drezdenko i odbił kasztelanie z rąk Brandenburczyków. To było zwycięstwo, nagłe i niespodziewane. Najpierw oblegał gród w strzelcach i zdobył go brawurowo. A potem, kiedy wracali do domu, pijani zwycięstwem, odurzeni sławą, dostał wiadomość od cichych ludzi, wywiadowców, że w Drezdenku jest tylko niewielka załoga. Nie pytając o radę swoich komesów, zawrócił wojsko i z marszu zdobył Drezdenko. Nie musieli się nawet specjalnie wysilać. Wyprzedziła ich sława i ranni, których puścił z pokonanych strzelec. Wyrżnęli kilku rycerzy i kasztelan sam poddał miasto. Ogary nagle skręciły i odbiły połku w lewo. Co ucha? Dlaczego gonią w stronę bagien? Psy unikają mokradeł, w każdym razie normalne psy. Może chcą nas zagnać w pułapkę? Zdał sobie sprawę, że są spory kawał od traktu i na tyle daleko od Michała i reszty, że od dłuższej chwili nie słyszy ich nawoływań. Obejrzał się. Płatek był tuż za nim. Nawoj też nie odstawał. Jest nas tylko trzech. A jeśli to zasadzka? I wtedy usłyszał daleki, stłumiony dźwięk myśliwskiego rogu. Kto poluje w tych lasach? A może to Sławko, kasztelan Drezdenka? W życiu. Przecież wie, że jadę do niego. Nie ruszyłby na łowy, gdy miał czekać na swojego księcia. Ktokolwiek dął wróg w lesie, na odwrót było już za późno. Byli we trzech, w głębi puszczy, przy samej granicy z Brandenburgią. Stryj ma rację, gdy mówi, że jestem gówniarzem. Pomyślał kwaśno i sięgnął po miecz. Płatek i Nawoj, widząc to, musieli zrobić to samo. Nie potrzebował się nawet oglądać. Usłyszał szczekanie sfory i zobaczył pierwszych myśliwych. Naliczył 5 konnych i drugie tyle pieszych. Zwolnił. Ilu jeszcze jest ich w głębi lasu? Ubrani w proste, skórzane kaftany, nie mieli żadnych znaków. Nawoj chciał wyjechać przed niego, ale Przemysł go nie przepuścił. Naważyłem piwa, muszę je wypić. Nie będę się zasłaniał swymi ludźmi. Myśliwi stanęli. Jeden z nich wyjechał mu naprzeciw. Miał długi łuk przerzucony przez plecy i krótką włócznię w dłoni. Puginał przy pasie i chyba topór przy siodle. Skłonił głowę. Witam cię, książę. Jestem Jakub, łowczy twojej siostry Konstancji. Skąd pan wie, kim jestem? Jestem głupcem. Mam na piersi stojącego lwa. To tak jakbym miał imię wypisane na czole. Ściągnął wodze i jego ogier parsknął. Odwrócił się dookoła, chciał dać sobie chwilę. To dlaczego nie masz jej znaku? Wyglądacie, jakbyście chcieli być nierozpoznani. Łowczy był nim czy nie, nie okazał zaskoczenia pytaniem. Raczej rozbawienie. I to właśnie zirytowało Przemysła. Miał świadomość, że za nim stoi tylko dwóch uzbrojonych ludzi, że zapuścił się w głąb puszczy przez własną nieodpowiedzialność, że ci tutaj, gdyby chcieli, mogliby ich zabić i zakopać w lesie. Jesteśmy na łowach, książę. Nie na turnieju i nie z wizytą na dworze. Chcemy upodobnić się do lasu, w którym polujemy, a nie płoszyć sobie zwierzynę. Skąd mogę mieć pewność, że jesteś człowiekiem Konstancji? Poza tym, kasztelania mojej siostry leży po drugiej stronie rzeki. Jesteś na terenie kasztelani Sławka. Moja pani i kasztelan Drezdenka są przyjaciółmi. Umówili się, że możemy nawzajem polować na swych ziemiach. Zatem polujesz na mojej ziemi. Łowczy skłonił się z uśmiechem. Ale w imieniu twojej siostry, panie. Kpi ze mnie? Powinienem zedrzeć mu ten bezczelny uśmiech. Skoro tak, jedź ze mną do Drezdenka. Niech Sławko potwierdzi twoje słowa. Jak sobie życzysz, książę. Czy mam zabrać ze sobą myśliwych, czy wystarczy ci sam? Jeszcze jedna uprzejmość i mu przywalę. Sam. Jedziemy.
odpowiedział Przemysł i zawrócił konia, wymieniając spojrzenie z Nawojem. Nie chciał okazać słabości, nie mógł się więc odwrócić, by sprawdzić, czy łowczy ruszył za nim. Oczywiście, że brał pod uwagę, że w chwili, w której zwróci się do nich plecami, może dostać w nie strzałę. Cały ten wypad do lasu był gówniarstwem i z każdą chwilą przekonywał się o tym coraz bardziej. Ale teraz nie mógł już wypaść z roli. Pod kaftanem miał kolczugę i porządną przeszywalnicę, ale jechał z gołą głową. Kolczy kaptur zrzucił na plecy jeszcze na trakcie. Kolejny powód, za który stryj nie darowałby mu cierpkich uwag. Tak bardzo chcę się uwolnić od jego opieki. Na każdym kroku chcę mu udowodnić, że jestem dorosły. I im bardziej mi na tym zależy, tym większego robię z siebie głupca. Przemysł wyobraził sobie, iż ma oczy z tyłu głowy, że widzi, co się dzieje za nim. Na razie wszystko musiało być w porządku, bo słyszał kopyta dwóch koni. Łowczy, Płatek. Dlaczego Nawój jeszcze nie ruszył? Jest, dobrze. Jadą jeden za drugim. Inaczej między drzewami się nie da. Tamci mają łuki i oszczepy. Wciąż jesteśmy w ich zasięgu. I najpierw trafią w plecy Nawoja. Ta myśl ścisnęła go za gardło niczym łapa drapieżnego ptaka. Przywołała wspomnienie, którego nienawidził, a które potrafiło budzić go w środku nocy. Ludzie umierający zamiast niego. To było rok temu, w czasie oblężenia Strzelec. Jego wielka chwała. Temat co najmniej trzech pieśni o odwadze młodego księcia. A przecież pamięta, jak było. I wie, że to nie odwaga nim kierowała, lecz krwawa mgła. Po raz pierwszy w życiu przekonał się, że ona istnieje naprawdę i nie jest tylko opowieścią starych, wysłużonych rycerzy. Najpierw był podniecony, gdy trebusze zaczęły miotać pociski. Dźwięk pękającej palisady, jak kruszenie kości. Osłaniani przez tarczowników podchodzili coraz bliżej, wykorzystując tę chwilę popłochu wśród obrońców, która nastawała tuż po uderzeniu głazów często. Taran wśród miarowych stęknięć łamiący bramę. Smoła lejąca się z góry na piechurów, aż przedarli się przez połamane pale i wpadli do środka. Wtedy krwawa mgła objęła jego głowę i wdychał jej trujące opary. Było ciasno. Siekł mieczem na prawo i lewo. Zdawało się, że krew przesiąka przez kolczugę i kaftan. Oblepia go niczym druga skóra, a on nie czuł ani bólu, ani zmęczenia, tylko zew, by zabić kolejnego i kolejnego. Parł naprzód, nie patrząc na boki. Cały był przedłużeniem miecza, cięciem, sztychem, uderzeniem, pchnięciem. Parował ciosy kierowane wyłącznie wyuczonym odruchem, jakby nie obchodziło go, czy ktoś mu zada ból. A gdy rzeź obrońców dobiegła końca, gdy stał po kostki w ludzkich odchodach i wnętrznościach, nie pamiętał niczego poza mgłą. Dzwoniło mu w uszach i wirowało przed oczami. Dopiero wieczorem, gdy pozbierali trupy, dowiedział się, ilu jego dzielnych rycerzy zginęło, bo osłaniali swego księcia. Jego własne oczy, przysłonięte krwawą mgłą, nie widziały tego. Koń parsknął, czując przed sobą jeźdźców. Otrząsnął się z niemiłych wspomnień. Już są. Michał macha do niego. Lasota i Bogusza trzymają na postronkach czterech uwiązanych chłopów. To moi naganiacze, książę. Uwolnisz ich. Przemysł zmierzył wzrokiem chłopów. Byli skromnie ubrani w proste portki i ciemne bluzy, a jednak coś mu się nie spodobało w ich twarzach. Uwolnię, jak Sławko potwierdzi to, co powiedziałeś w lesie. Oczywiście, książę. Łowczy skinął głową i przywołał na twarz ten irytujący Przemysła uprzejmy uśmiech. Jedziemy! Powiedział Przemysł i ruszył, nie oglądając się za siebie. Sławko i Konstancja znali się dobrze, to była prawda. Ślub jego siostry odbywał się w przygranicznym Santoku. Tu wszyscy kasztelani się znają. A jednak trudno było uwierzyć, że Sławko mógł się w obecnej sytuacji zgodzić, by ludzie z brandenburskiego dworu jego siostry polowali w przygranicznych lasach. Poza tym, z tego co mu wiadomo, Konstancja dawno nie była w Santoku. Odkąd między askańską rodziną jej męża a Przemysłem i jego stryjem panowała wojna podjazdowa, nie wypuszczali jej, stwierdzi Stendhal. Coś tu nie pasowało i chyba musi to wyjaśnić, nim wjadą do Drezdenka. W tej samej chwili, w której obracał się, by przywołać do siebie łowczego, usłyszał zduszony krzyk.
opłatek. Łowczy trzymał jedną ręką wodze jego konia, a drugą przykładał długi bojowy nóż do gardła Giermka. Płatek miał śmiertelnie wystraszone oczy. Próbował odciągnąć ręce napastnika od siebie. Jeden wasz ruch i podarżnę mu gardło. Nawój był już za nim z obnażonym mieczem. Przemysł wstrzymał przyjaciela ruchem dłoni. Czego chcesz? Odjechać wolno. Więc jesteś kłusownikiem? Można to tak nazwać. I sądzisz, że cię puszczę? Widzisz, ilu mam ludzi? A tam, na trakcie, czeka zbrojny oddział. Jesteś głupcem. Być może. Przyciągnął mocniej Płatka do siebie. Na szyi Giermka zalśniła krwawa kropla. Być może ja jestem głupcem, ale ty, książę, na pewno nie jesteś okrutnikiem. Nie chcesz, żeby ten chłopiec zginął. Michał naciągnął łuk i czekał tylko na dogodną chwilę. Ale łowczy tak się odwracał, że wciąż zasłaniało go ciało Płatka. Puść go! Daj słowo, że odjadę wolno. Łowczy nie spuszczał Przemysła z oczu. Na szyi Płatka znaczyła się już krwawa pręga. Nóż musiał być diabelnie ostry. Jeden fałszywy krok i desperat poderżnie chłopakowi gardło. Puść go i zjeżdżaj stąd! Michale, opuść łuk. Łowczy wpatrywał się w Przemysła tak mocno, jakby chciał z niego wyssać życie. Jakby chciał z niego zadrwić i zabić Płatka kosztem własnej śmierci. Nagle oderwał ostrze od szyi chłopca, puścił wodze jego konia i jednocześnie kopnął go w bok, gwałtownie odpychając. Zwierzę z kwikiem rzuciło się do ucieczki. Oszołomiony Płatek spadł z jego grzbietu, a łowczy nisko położył się na szyi swego wierzchowca, który ruszył, obrzucając mchem i gniewem Przemysła. Czemu myślisz, że daruję ci życie? Krzyknął za odjeżdżającym Przemysł. Łowczy się odwrócił. Bo książęta starszej Polski nie strzelają w plecy. I skrył go las. Lukardis była zaniepokojona, bo Bogusław unikał jej wzroku, patrzył w bok. Przyszedł prosto do niej, nawet nie przebrał się, nie umył. Przyjechałeś sam? Dlaczego książę Barnim nie wrócił? Co się stało? Zdejmował rękawice, rozglądając się po komnacie nieobecnym wzrokiem. Poproś Olchę, niech przyniesie mi wina. Musimy pomówić, siostrzyczko. I to nie może czekać do kolacji. Lukardis rozpłakała się nagle. Zabrała mi ją. Uwięziła Olchę, jak tylko pojechaliście. Och, Bogusławie, jak ja jej nienawidzę. Młody książę zerwał się z krzesła, na które ledwie opadł. Co mówisz? Olchę zabrała? Nie daruję askańskiej jędzy. Otworzył drzwi jednym szarpnięciem, usłyszała tylko jego gwałtowne kroki. To był Bogusław, którego Lukardis kochała. Jej brat, nieujarzmiony Gryfita. W jednej chwili wyschły jej łzy. Pomyślała, że mogłaby pobiec za nim i być świadkiem upokorzenia, jakiego za chwilę dozna księżna. Mogła sobie być żoną dziadka, brandenburską Mechtyldą z rodu Askańczyków, z czerwonym orłem w herbie. Ale Bogusław i Barnim noszą czerwonego gryfa na srebrnym polu, a gryf to orzeł i lew w jednym. I pod nieobecność dziadka, księciem, na dąbiu jest zawsze Bogusław. Lukardis nigdy nie była mściwa, a jednak z całego serca chciała to zobaczyć. Już stała w drzwiach, gdy usłyszała dźwięk rogu z bramy zamkowej. Cofnęła się do okna, by sprawdzić, kto przyjechał. Dziadek? Był późny majowy wieczór, pochodnie na dziedzińcu. W ich migotliwym świetle zobaczyła trzech mężczyzn w zniszczonych białych płaszczach z wypłowiałymi krzyżami. Oddech uwiązł jej w gardle, a serce zaczęło bić jak oszalałe. Ojciec? Wyszeptała i bez sił opadła na krzesło. Nie pamiętała go naprawdę, ale wyobrażenie o nim rosło w niej przez te wszystkie lata. Była małą dziewczynką, gdy Henryk, książę Mecklenburgii, wyruszył do Ziemi Świętej na wyprawę krzyżową. Jej matka Anastazja, córka Barnima, płakała nocami, by za dnia pokazywać poddanym twarz spokojną i pewną. Mówiła: to wielki zaszczyt walczyć w imię Pana. I Lukardis rosła w przekonaniu, iż jej ojciec jest legendarnym rycerzem, który wśród gorących pustkowi walczy z siedmiogłowym smokiem. Listy przychodziły z początku często. Anastazja czytała je na głos, siedząc na książęcym krześle męża, a rycerze, damy i księża ronili łzy wzruszenia nad bohaterstwem swego pana.
Potem były coraz rzadsze i czasami nie nadawały się do tego, by słyszeli je poddani. Wtedy matka czytała je tylko jej i jej młodszemu bratu. Nawet stryjom ich nie pokazywała. Płakali we troje i zasypiali w małżeńskim łożu księcia Mecklenburgii, ogrzewając miejsce, które należało do niego, swymi rozedrganymi ciałami. A rankiem matka siadała przy oknie i pisała list, który opiewał bohaterskie czyny Henryka i potem odczytywała je przed całym dworem. Sprzedawała bojowe ogiery ze stajni ojca, potem swoje klejnoty, a jak ich zabrakło, dzierżawy jezior i rzek. Srebro zbierała dla Henryka, bo z jego listów wynikało jasno, że jakkolwiek Bóg potrzebuje Jerozolimy, to jednak życie pod jej murami jest ciężkie. Dziadek Barnim został konfratrem templariuszy i dzięki temu, jako ich świecki brat, mógł za pośrednictwem rozrzuconych po całym świecie komandorii bezpiecznie przekazywać srebro zięciowi. Inaczej nawet nie mieliby pewności, czy ich wyrzeczenia na coś się ojcu zdadzą. Wtedy też Barnim postanowił, iż zabierze Lucardis na swój dwór. Wiedział, że musi zadbać o jej przyszłość, bo dorastająca bez ojca księżniczka jest zbyt łatwym kąskiem dla łakomych sąsiadów Mecklenburgii. Od 2 lat nie nadszedł żaden list od Henryka i nawet templariusze Barnima nie mogli trafić na jego ślad. Matka siłą powstrzymywała się od włożenia wdowiego welonu i tylko świadomość, iż to oznaczałoby wojnę o ich rodowe ziemie, trzymała ją jeszcze. Czy go poznam? Zapytała sama siebie Lucardis. Pani, księżna Mechtylda prosi do sali przyjęć. Wolała, by spotkać się z ojcem tutaj, w swojej samotni, bez świadków. Przygładziła ręką złote loki, wzięła głęboki wdech i ruszyła przed siebie. Przemysł był tak wściekły, że nie mógł usiedzieć na przygotowanym dla niego paradnym krześle. Jesteś komesem nadgranicznej kasztelanii, Sławko. Każdy, ale nie ty. To się nie powinno było zdarzyć. Chodził po komnacie od ściany do ściany, a Sławko stał blady i spocony. Książę, nie wiem, jak mogli się prześlizgnąć. Mam rozstawionych ludzi wzdłuż całej granicy, odkąd twój stryj przysłał gońca, że zaczynacie wojnę. Nie my zaczęliśmy wojnę, tylko Brandenburczycy. Trzymaj się faktów. Wybacz, książę. Wybacz, wybacz. Czy o wybaczenie byś mnie prosił, gdyby wdarli się pod Poznań? To się nie zdarzy. Przysięgam. Ale 10 konnych pod własnym grodem puściłeś. Przemysł czuł, że gniew przysłania mu oczy. Nie mógł spokojnie myśleć. Wejście Michała w porę przerwało jego wściekłe odbijanie się od ścian. Jego przyboczny rzucił okiem na Sławka i powiedział do Przemysła. Chłopi kręcą. Raz gadają, że ten Jakub jest z Pomorza, raz, że od Askańczyków. To ich przypal, żeby się zdecydowali. Tak jest, książę. Michał zamknął za sobą drzwi, a Sławko wydał się Przemysłowi jeszcze bledszy. Co stryj zrobiłby na moim miejscu? Gorączkowo myślał młody książę. A co ja mam ochotę zrobić? Udusić Sławka tu i teraz. Skoro ja chcę go zabić, stryj oddałby go pod sąd. I to właśnie muszę uczynić, by chociaż raz nie okazać się smarkaczem. Zawołał na woja. Wybierz 11 ludzi i niech jeszcze dzisiejszej nocy ruszają ze Sławkiem do Kalisza. Ty będziesz dowodził. Byłeś naocznym świadkiem całego zajścia. Nawój skinął głową, a Przemysł odwrócił się do kasztelana. Jesteś rycerzem. Pojedziesz z nimi jako wolny człowiek. Twoje słowo jest dla mnie wciąż tyle samo warte, co rok temu, gdy powierzyliśmy ci z moim księciem stryjem kasztelanie. I wierz mi, Sławko, niczego bardziej nie pragnę, niż po książęcym sądzie zobaczyć cię w tym miejscu z powrotem. Sławko chciał coś powiedzieć, ale się rozmyślił. Przyklęknął przed Przemysłem. Jedźcie już! Drezdenko nie może być zbyt długo pozbawione kasztelana. Gdy Nawój ze Sławkiem wyszli, Przemysł opadł na krzesło. Wypił duszkiem kielich wina i poprosił do siebie Lasotę. Siadaj, druhu, i pij ze mną. Tak jest. To nie rozkaz, tylko prośba. Będzie mi bardziej smakowało. Powiedział Lasota, wychylając kielich. Kwaśnawe. Myślałem, że to ja mam jakiś niesmak w ustach. Nie, książę, to nic osobistego, po prostu wino kiepskie. Jak sądzisz? Zdradził? Lasota wzruszył ramionami. Nie wiem. Zdradził, nie zdradził, nie znam się na takich sprawach. Szpiegów miał pod samym kurwa nosem i to mi się nie podoba. Najgorsze, że ten Jakub niby łowczy spodziewał się nas. Kto wie, od jak dawna ciągnęliśmy za sobą ogon. Niby Jakub i niby łowczy nie lazł za nami.
Ja, w przeciwieństwie do tutejszego kasztelana, jestem pewien swoich straży tylnych. On na nas czekał tutaj. Tamci pojechali, wiedząc, że książę w Drezdenku i w każdej chwili mogą tu ściągnąć i zrobić nam strzelce krajeńskie. I taki, kurwa, będzie finał zeszłorocznej ballady o nas. To się nazywa refren czy druga zwrotka. Przestań bluźnić, synu, bo wrócisz na dwór mojego stryja Bolesława i świątobliwej księżnej Jolenty. Nie, nie, aleś mi, książę. Litości, litości. Wybaczam, łaski pełen. Oddałem 12 ludzi. Zostaje mi 50. Ile załogi jest tutaj? 30. Zatem zostaniesz dowódcą grodu. I tych 30 do mojego powrotu. Oprócz was, nikt nie wiedział, po co jest ta wyprawa? Jeśli Płatek się nie wygadał przy winie innym giermkom, to nikt. Płatek ma język na miarę. Ufam mu. Język na miarę? Co to znaczy? To jakieś świństwo? Przestań błaznować, jesteś tu kasztelanem. Tak jest, jaśnie książę. Po naszym wyjeździe rozpuść plotkę, że pojechałem do Konstancji. Dowiedzieć się wprost od siostry, co to wszystko ma znaczyć. Jeśli Askańczycy mają swoich szpiegów wśród mieszkańców grodu, raz, dwa wszystko się wyda. Od rana weź się za sprawdzanie najgłębszych kątów. Jeśli Sławko miał tu jakieś nieporządki, znajdziesz je szybko i naprawisz. Ale nie rób mu przed ludźmi gęby zdrajcy, póki spod sądu księcia Bolesława nie wróci. Książę stryj zrobi to za mnie, jak sądzę. Nie wiem. Zobaczymy. Przemysł wstał od stołu i przeciągnął się. Ruszam od razu. Ruszaj, książę. Cel przed tobą piękny. Przemysł spojrzał na przyjaciela i nagle spoważniał. To się jeszcze okaże. Mechtylda Askańska nie po raz pierwszy w życiu czuła się jak w potrzasku. Zaplanowała wszystko spokojnie i skrupulatnie, krok po kroku dążyła do celu i dzisiaj miał nastąpić ten dzień. Nie ma ludzi doskonałych, to jasne. Ale są tacy, którzy nie popełniają błędów. I ona do nich należy. Dzisiaj jednym zręcznym ruchem miała usunąć ze swej drogi dwie przeszkody. Skończy się to głupie gadanie, kto jest prawdziwym panem tej ziemi. Też mi coś. Panem jest ten, kto ma władzę. Wielkie plany wymagają ofiar. Ach, jakże miło brzmiały w jej uszach te słowa. Miło aż do chwili, gdy właśnie dzisiaj zjechali na zamek niespodziewani goście. Zawali drogi, których obecność wszystko burzy. Niech szlak trafi krucjaty. Ona miała swoją własną i ci brudni przybysze, posępni niczym wrony z połamanymi skrzydłami, wchodzą jej w drogę. Miało być cicho i bez świadków. Diabli ich nadali. Obgryzała paznokcie do krwi. To ją uspokajało. Zaraz, zaraz. Może nie wszystko stracone. Jutro przyjedzie książę mąż i wtedy z pewnością będzie za późno, ale... Może wykorzystać obecność krzyżowców? Ssała krew spod płytki małego palca. Tak, że też nie pobłogosławiła ich przyjazdu szczerzej. Będą winni. Jej pradziad z wyprawy krzyżowej przywiózł morową gorączkę, która wybiła połowę jego służby w 3 dni od powrotu pana. Bardzo ładnie. Oblizała paznokcie i ruszyła do drzwi ukrytych za zasłoną w głębi komnaty. Jej poprzedniczka, druga żona Barnima, trzymała tam swoje stroje. Mechtylda zaś urządziła w niewielkim pomieszczeniu pracownię. W pół kroku zatrzymało ją pukanie. Nauczyła swych przybocznych, zaufanych ludzi całego systemu znaków. Dzięki temu z góry wiedziała, kogo będzie witać. 4 rytmiczne uderzenia oznaczały gości sekretnych misji. Zwykle takich, którzy... Wpuszczani są do zamku po zmroku, wprost przez stajnię. Była zaskoczona, że tak szybko wrócił, ale wyszła na spotkanie Jakuba de Guntersberg. Przywitała go pięknym, ale uważnym uśmiechem. Nikt cię nie widział, mój łowczy? Nikt, pani. Jeśli dziś ma z udziałem krzyżowców dokonać swego dzieła, to nawet dla Jakuba de Guntersberg nie miała zbyt wiele czasu. Mów. Poznańskie lwiątko błąka się po nadnoteckiej puszczy. Mechtylda się skrzywiła. Tego jej jeszcze brakowało. Z wojskiem? Nie. 60 ludzi. Wysłali dziedzica do patrolowania granic? Czego tu szuka? Nie wiem. Ale obsadził Drezdenko. W sercu Mechtyldy czerwony askański orzeł gwałtownie poruszył skrzydłami.
Jakkolwiek nie podobało jej się to, co mówi Jakub, nie zapomniała o czarującym uśmiechu dla niego samego. Zawieziesz mojemu księciu bratu na Salzwedele list. Zaproszę w nim drogiego Ottona na zielone świątki do Dąbia. Czy powiadomić też drugiego księcia ze Stendal i jego żonę, siostrę poznańskiego lwiątka? O tym niech zdecyduje mój brat. Podeszła do niego, wyciągając wąską dłoń, by mógł ucałować pierścień i zapamiętać jej woń. Łowczy na czele sfory jej szpiegów. Jakubowi zadrżały nozdrza i czegokolwiek w tej chwili pragnął. Nie trzeba mu było tłumaczyć, że ma natychmiast zniknąć. Gdy zamknęły się za nim drzwi, Mechtylda kazała sobie nie przeszkadzać i ruszyła do pracowni. Olcha oddychała coraz wolniej i głębiej. Zamknięta w pozbawionej okna izbie, mogła stracić swą moc w każdej chwili. Wyjęła z rękawa ostatni kawalątek kory brzozowej i wsadziła do ust. To, że askańska wiedźma uwięziła ją akurat dzisiaj, w przeddzień nadchodzącego święta Stado, znaczyło tylko jedno. Wiedziała. Kora powoli oddawała jej swój sok i Olcha od razu poczuła, jak wzbiera w niej życie. Może jej siostry i bracia rozpalili już w lasach ognie. Może śpiewają przy nich cicho na cześć Matki Ziemi. Matko, matko, by nie było za późno. Olche zgubiła miłość do Lucardis. Pokochała złote loki księżniczki, a to wystarczyło, by służąc jej, zapomniała tylko na chwilę, iż służy ważniejszej sprawie. Chciała przygotować, oswoić Lucardis z jej przeznaczeniem. Nie chciała jej ponaglać ani do niczego zmuszać. Zbyt gorzko pamiętała smak własnego wstydu, własnej nieświadomości. Poza tym na przeszkodzie jej planom stanęła matka natura. Lucardis wciąż jeszcze była dziewczynką, nie kobietą i na to nic nie można było poradzić. Owszem, wszystkie znaki natury mówiły, iż zakwitnie teraz, w święto Stado, ale to były tylko znaki, a czas naglił, bo sprawy zaczęły wymykać się spod kontroli, odkąd tylko w zamku zjawiła się askańska wiedźma. Olcha skarciła się. Nie możesz wszystkiego zrzucać na Mechtyldę. Ona robi swoje, a ty nie zrobiłaś nic. Mimo słodkiego soku brzozy poczuła dobrze sobie znaną cierpkość porażki. A może od początku nie wierzyła, że to może się udać? Nieprawda. Nieprawda. Po prostu los po setce lat zawiązuje się w ten sam węzeł. Niklot. Gdy Olcha powtarza jego imię, twardnieją jej sutki. Niklot. Ostatni wolny książę obodrytów. Był wysoki jak dąb, jak on silny. Pod skórą jego ramion prężyły się włókna mięśni, niczym gałęzie oplatające. Gdy Niklot odprawiał obrzędy przed walką, posąg trzygłowa lśnił od krwi, która wypływała ze wszystkich trzech twarzy Boga. A wojska to widziały i szły w bój ogarnięte krwawą mgłą. I choć niemiecki cesarz wysyłał kolejne setki zakutych w stal zbrojnych, nikt nie mógł Niklota pokonać. Taka była w nim siła starszej krwi. Wolnych pierwszych panów tej ziemi przed czasami zimnego umarłego Chrysta. Nie pomogło cesarzowi nawet to, że jego najwyższy kapłan, zwany papieżem, ogłosił wojnę z Niklotem krucjatą. Obodrycki książę Niklot pokonał i krucjatę, aż zjawił się tamten, rycerz Albrecht, zwany Niedźwiedziem, i podłożył ogień. Każda z wojen, jakie toczył Niklot o prawo do wolności swej ziemi, była krwawa. Ale gdy stanął naprzeciw niego Albrecht, Niedźwiedź, zaczęła się rzeź. Niedźwiedź otaczał wioski kordonem zbrojnych i podpalał. Dzieci, kobiety, starcy żywcem ginęli w płomieniach, a ci, którzy uciekli, wpadali pod siekące miecze zbrojne. Systematycznie, wieś za wsią. Ciałem Olchy wstrząsnął dreszcz na wspomnienie pożogi. Niklota nie opuścili nawet ci, którzy widzieli śmierć swoich żon i dzieci. Stali przy nim z przygaszonego łzami dymu, czerpiąc siłę do pomsty. A cesarz rzucał do walki kolejne tysiące zbrojnych. Wolni ludzie walczyli do końca, ale gdy spłonęły ostatnie świątynie, gdy w kraju nie pozostało ani jedno drzewo, do którego mogliby się modlić, stało się. Albrecht zabił Niklota. Lecz cesarz bał się już tej ziemi, bo pożary zabiły życie i jednocześnie obudziły widma, które nie pozwalały zasnąć krwawym zdobywcom. Duchów nie bał się tylko gruboskóry niedźwiedź, więc cesarz dał mu zdobytą ziemię na własność.
i Albrecht Niedźwiedź został panem Brandenburgii, pierwszym w dynastii askańskiej. Jego wnuczką jest wiedźma Mechtylda. W ostatniej chwili cesarzowi coś jednak szepnęło do zakutej koroną głowy, by nie wydziedziczać synów Niklota. Jedni mówili, że cesarz okazał szacunek dla męstwa obodrytów, inni, że czuł strach przed widmami. Synom bohaterskiego obrońcy nadał księstwo Mecklenburgii. Ojciec Lucardis, Henryk Pielgrzym, wojujący w Ziemi Świętej, jest w prostej linii dziedzicem księcia Niklota. Książę Barnim z obodrycką księżniczką spłodził Bogusława. Los znów plótł węzeł z tych samych lin, co przed laty. Skryci w lasach kapłani starszej krwi i potomkowie wolnych ludzi usłyszeli wśród szumu liści szept pierwszych bogów. Wzmocnić krew i zbroić się. A w płomieniach nocnych ogni zamajaczyły złączone ze sobą sylwetki Lucardis i Bogusława. Wzmocnić krew. Jedna z twarzy trzygłowa otworzyła oczy. Trzeba zrobić wszystko, by obudziły się dwie pozostałe. I do tego zadania wysłano Olchę. Lucardis westchnęła, patrząc w oczy przybysza. Stary rycerz miał twarz niczym zaciągnięta pierwszą skórą rana. Czułą, brzydką i niezdolną do fałszu. Jak myślisz, Zygfrydzie, czy niewierni wypuszczą mego ojca z niewoli, gdy zapłacimy za niego okup? Nie wiem, księżniczko. Saraceni zmieniają zdanie co chwila. Po wybrzeżu grasują grupy zbrojnych, wyjętych spod prawa rycerzy i żadna przesyłka, a tym bardziej okup, nie jest już bezpieczna. Posyłaliśmy ojcu srebro, korzystając z komandorii. Odkąd straciliśmy Jerozolimę, nawet templariusze nie są w stanie zapewnić ludziom spokoju. Przegrywamy świętą wojnę, księżniczko. Lucardis zacisnęła palce na zaponie w kształcie różanego wieńca. Złote kolce lekko kłuły opuszki jej palców. Co miała zrobić? Jak pomóc ojcu? Barnim. Niech wróci Barnim i pomoże jej coś wymyślić. Ma przecież swoje kosztowności. Gdy matka wyprzedawała własne klejnoty, nie pozwoliła córce ruszyć jej skrzyń. Teraz nie będzie się sprzeciwiać, bo nie zostało im nic innego. Pierścienie, diademy, dwa pasy nabijane złotymi guzami, siatka na włosy z cienkich złotych nici, na łączeniu każdej różowy ametyst, perły. Czy to wystarczy? Księżniczko Lucardis, przerwał tok jej myśli stary rycerz. Mój pan, twój ojciec Henryk, nie wysłał mnie do ciebie po twoje klejnoty. Spojrzała na Zygfryda i zacisnęła palce na złotej róży jeszcze mocniej. Oczy rycerza były zmęczone i pozbawione blasku. Oczy pokonanego. Twój pan ojciec kazał ci przekazać, że zbłądził. Zbłądził? Och, matka tyle razy we łzach krzyczała, że cała ta wyprawa to błąd, to pomyłka. A Lucardis nie pozwalała jej nawet tak myśleć. Jeśli krucjata, która zawisła na życiu całej ich rodziny, była pomyłką, to znaczy, że ich życie i wyrzeczenia też. Nie, księżniczko Lucardis. Twój ojciec nie chce, byś płakała. Za jego przesłaniem, nawet jeśli jest boleśnie szczere, płynie nadzieja. Już odmieni przynajmniej twoje życie. Lucardis przestała się wstydzić łez. Nawet jeśli Zygfryd mówi jej teraz, że ojciec by sobie tego nie życzył, jest 12-letnią dziewczynką i może płakać, gdy zechce. Przynajmniej to jej wolno. Przynajmniej to. Ale tylko dzisiaj, księżniczko Lucardis, opłacz swe dzieciństwo. Bo być może w Zielone Świątki będziesz już kobietą. O czym on mówi? Henryk Mecklenburski wyruszył na krucjatę do Ziemi Świętej. Tak jak przed 100 laty zakuci w zbroję rycerze, ruszyli z krucjatą na jego dziada, Niklota. Myślał, że krwią niewiernych smaże grzech swego pogańskiego przodka i na zawsze da waszej dynastii miejsce pośród wielkich rodów rzeszy. Ale im więcej przelewał krwi saraceńskiej,
tym mocniej przekonywał się, że krew wszystkich ludzi, pogan czy chrześcijan, ma tę samą barwę. A zgon przynosi równie bolesną żałobę każdej ze stron. Bohaterstwo to tylko śmierć odświętnie ubrana do pieśni. Jedynym sposobem, by skończyć te krwawe wyścigi, jest nowe życie. I ty, księżniczko Lucardis, możesz je dać. Ale musisz przeciąć więzy, które łączą twój ród z Askańczykami. Oderwać się od nich raz na zawsze. Stawiając nie na nową, lecz na starszą krew. Starszą krew? Boże Wszechmogący, ileż to ostatnio razy przeplatała się wokół niej. I gdyby chociaż ktokolwiek zdołał jej wyjaśnić, o co w istocie chodzi. Nie powiedział ci książę Barnim? A Bogusław? Czy z nim także jeszcze nie mówiłaś? On przede wszystkim powinien. Musisz im zaufać, Lucardis. Tak jak sądziłam. Księżniczka więzi gościa w swej samotni. Głos Mechtyldy pod ułudą serdeczności był chłodny jak stal. Ona sama stała w drzwiach i tak jak zawsze Lucardis nie wiedziała nawet, kiedy je otworzyła. Uczta gotowa. Goście głodni czekają przy stole, a was, moi drodzy, nie ma. Lucardis, uśmiechnij się, moja mała, wszak szlachetny Zygfryd przywiózł ci dobre wieści. Twój ojciec żyje i to jest najważniejsze. Mówiła cały czas, gdy schodzili do głównej sali, a jej służba otoczyła Zygfryda i Lucardis uprzejmym kordonem, tak, że dziewczynka o nic więcej nie mogła go spytać. Mechtylda posadziła ją po swej prawej ręce obok malutkiej Beatrycze, a Zygfrydowi wskazała krzesło po swej lewej stronie. Krzesło księcia Barnima pozostawało puste. Twój dziadek wróci jutro. Sama z nim pomówię, by otworzył skarbiec w intencji twego ojca. A jeśli i to będzie mało, to może mój brat szlachetny książę Otto Salzwedel wesprze waszą rodzinę. My, Askańczycy, nosimy znak Czerwonego Orła i jesteśmy czuli na ludzką krzywdę. Zwłaszcza krzywdę twojej rodziny. Bogusław wkroczył do sali w samą porę. Szedł prosto na Mechtyldę, aż jej ludzie stanęli wokół księżnej. Daliście tego dowód w przeszłości, dobra księżno Macocho. Imię Albrechta Niedźwiedzia do dziś kojarzy się w naszej ziemi ze śmiercią. Więc daruj sobie te lukrowane fałszem słowa, bo dzisiaj ja tu jestem gospodarzem. Usiadł na krześle Barnima powyżej niej, a gryf na jego piersi poruszył łapami lwa. Lucardis spojrzała na niego, jakby zobaczyła Bogusława po raz pierwszy. Była w niej wdzięczność, że przyszedł w porę. Pytanie o Olchę i pytanie o tajemnicę, której nie zdążył wyjawić jej Zygfryd. Mechtylda dała znak swym ludziom, by się cofnęli. Wybacz, książę. Wybacz, Lucardis. Jeśli was uraziłam, przepraszam. Nie zwlekajmy z ucztą. Klasnęła w dłonie i jedynymi drzwiami weszła do sali służba z półmiskami, a drugimi Bart z harfą. Bart, uprzedzony, iż mają gości z Ziemi Świętej, zaczął smętną balladę o krzyżowcach. Towarzysze Zygfryda słuchali jej, a wyraz ich twarzy wskazywał, iż doświadczyli zupełnie innej pieśni. Bogusław nie słuchał wcale, a Lucardis popłynęły łzy. Widząc to, Mechtylda klasnęła w dłonie i przepędziła Barda. Wybaczcie mu, to zwykły śpiewak. Poza pomorzem świata nie widział. Wzruszyła ramionami lekceważąco. Na zielone świątki zjedzie do nas w gości mój brat Otto ze swym dworem. Zawsze zabiera ze sobą minę Zingera. Więc mam nadzieję, że posłuchamy prawdziwych pieśni. Bogusław uderzył kielichem w stół, aż piękne zielone szkło pękło. Lucardis zadrżała ze strachu. Zaprosiłaś swojego brata do Dąbia bez zgody księcia Barnima? Mechtylda była prawdziwie zaskoczona jego wybuchem. Książę, przecież to mój brat i przyjaciel mego męża. Nic mi nie wiadomo, by nagle zmieniły się sojusze. Bogusław pohamował się w jednej chwili. Sojusze się nie zmieniły, pani, ale zaproszenie dla brata wysłałaś pochopnie. Mój ojciec miał inne plany na te święta. Muszę go powiadomić o twojej samowoli. Służąca zbierała okruchy szkła ze stołu, a Mechtylda na znak zgody oddała mu swój kielich.
skinęła, by zadbano o naczynia gości, a Bogusławowi i Lucardis nalała wino osobiście. Za wieści o twoim ojcu, Lucardis. Za rychłą wolność. Lucardis uniosła kielich i w tej samej chwili gwałtownie podniósł się z miejsca Siegfried. Stary rycerz jednym skokiem znalazł się przy dziewczynce. Lewą ręką wyrwał jej kielich, a prawą zabrał kielich Bogusława. Uderzył jednym o drugi, aż ulało się nieco wina i duszkiem wypił oba. Otarł usta dłonią i krzyknął: za rychłą wolność starszej krwi! Na jego twarzy wystąpiły zielone plamy i martwy padł na ziemię. Przemysł miał być pierwszy raz w komandorii templariuszy w Rurce. Miejsce rokowań wybrał jego stryj, książę Bolesław, a Przemysł przystał na nie chętnie, bo ciekaw był słynnego obronnego dworu rycerzy świątyni. Dziad Przemysła, ojciec jego ojca i stryja Władysław Odonic, też był dobrodziejem templariuszy, choć nigdy nie został ich konfratrem jak książę zachodniego Pomorza. Barnima i jego syna Bogusława Przemysł znał. Znał, to za dużo powiedziane, poznał ich. Stary książę podobał mu się bardzo, ale młody nie budził zaufania. Byli w podobnym wieku, a książęta rówieśnicy zawsze patrzą na siebie jak na potencjalnych wrogów. Przynajmniej w rodzie Piastów, gdzie od czasów wielkiego rozbicia jest ich zawsze przynajmniej o trzech za dużo. No ale Bogusław nie jest Piastem, jest Gryfitą, potomkiem namiestników zachodniego Pomorza. Dawne czasy. Po wielkim rozbiciu Pomorze odpadł od kraju i na zachodzie i na wschodzie odcinając starszą Polskę od morza. O ile książęta wschodniego Pomorza butni i waleczni wciąż pamiętali o swych dawnych panach, tytułując się nawet namiestnikami nieistniejącego królestwa, o tyle książęta gryfici, władcy zachodniego wybrzeża, ciążyli ku Brandenburgii. Jednak ostatnio wszystko zaczęło się zmieniać. I to było powodem jego misji. Rok temu stryj wysłał go na chrzest bojowy. Miał wtedy 15 lat i został wodzem wyprawy skierowanej przeciw Brandenburczykom. Sławetne oblężenie strzelec krajeńskich i niespodziewany drugi sukces – zdobycie Drezdenka. Gdy wrócił do Gniezna w chwale, stryj poprowadził go do katedry i u stóp ołtarza mieczem jego ojca Przemysła I pasował na rycerza. Młody książę był pijany ze szczęścia, poczuł się dorosły i dzięki Bogu w uniesieniu tamtych chwil nie opowiedział stryjowi o krwawej mgle. Przy uczcie, która nastąpiła potem, książę Bolesław dużo mówił o ideałach rycerskich i Bogu. I Przemysł zrozumiał, że nie ma to nic wspólnego z cięciem mieczem na oślep i rozkoszą zadawania śmierci, czyli tym wszystkim, co on naprawdę czuł, zdobywając strzelce. Zostawił swoje uczucia dla siebie, a stryjowi przysiągł, że będzie bronił słabszych w imię Boga. Gdy uczta dobiegała końca, stryj powiedział mu cicho: pokazałeś Brandenburczykom, że będziemy im odcinać palce, gdy wsadzą je za głęboko w naszą ziemię. Czas, byśmy dali im dowód, że potrafimy im odrąbać ich rękę. Po czym zostawił Przemysła, by sprawował rządy w jego imieniu w całej starszej Polsce, a sam na czele wojsk ruszył na pomoc Mściwojowi, namiestnikowi wschodniego Pomorza. Dołączyły do nich oddziały księcia Barnima i we trzech wspólnie wyparli Brandenburczyków z Gdańska. I choć Przemysł powinien być dumny, że stryj zostawił go na czas wyprawy jako jedynego władcę w całej starszej Polsce, to zamiast dumy czuł wściekłość. Stary pokazał mu, że mimo sukcesu w strzelcach i Drezdenku, nie traktuje go jako prawdziwego wodza. I nie uspokajały go tłumaczenia Janka Zaręby, że za postępkiem stryja kryje się szacunek i wojenny spryt. Przemyśle, książę Bolesław jest pewien, że Brandenburczycy teraz patrzą na ciebie. I tylko wiedząc, iż zostałeś na miejscu, nie zwietrzą wojny. Doceń to, proszę. Janek Zaręba, najwierniejszy z wiernych, był przy Przemyśle w strzelcach i Drezdenku. Doświadczony w dziesiątkach wojen, wtedy kasztelan, dzisiaj wojewoda, zaufany powiernik jego ojca i stryja pozwolił mu wtedy na szaleńcze zdobycie Drezdenka.
Jednym uniesieniem dłoni stłumił wątpiące w młodego księcia pomruki rycerstwa i wszyscy poszli za Przemysłem w bój. Młody książę nie miał żadnych powodów, by Jankowi Zarembie nie ufać. Przeciwnie. Jednak młodemu lwu trudno zrozumieć starego lwa, zwłaszcza gdy to stary zajmuje książęcy tron. Po powrocie stryja z wyprawy na Gdańsk Przemysł co chwilę przypominał, iż jest już dorosły i powinien dostać księstwo po ojcu, lecz Bolesław wciąż mu powtarzał, że dewizą starszej Polski jest niepodzielność. Ty i mój ojciec mieliście osobne księstwa. Ale prowadziliśmy wspólną politykę, Przemyśle. Niepodzielność. To nas odróżnia od reszty piastów. To jest naszą siłą. Nagle głos mu złagodniał. Położył dłoń na ramieniu Przemysła i popatrzył mu w oczy. Jesteś dla mnie synem i wiesz o tym. Nie ma własnych. Będziesz dziedzicem całej starszej Polski. Nigdy w to nie wątp. Ale chcę dla ciebie więcej, niż mieliśmy z twoim ojcem. Więc słuchaj mnie, proszę, i rób, co ci mówię. Przemysł chciał wtedy strącić jego dłoń z ramienia, ale nie zrobił tego. Nie spuścił też wzroku i mierzyli się niczym stojące lwy na ich tarczach. W końcu stryj pierwszy go puścił. Uśmiechnął się i razem pojechali na rozmowy z książętami zachodniego Pomorza. W czasie debat Przemysł nie odzywał się, słuchał. Nie dlatego, by nagle spokorniał wobec stryja, ale dlatego, że Barnim i Bolesław rozmawiali o sojuszu w sposób, w jaki Przemysł jeszcze nie potrafił mówić. Zatem słuchał, chłonął i uczył się. I nawet był rad, że zmienił front wobec stryja, bo ten w rozmowie wciąż nazywał go swym synem i jedynym dziedzicem. Gdy pertraktacje zbliżały się do końca, Przemysł uwierzył już, że nim jest. Lew na jego piersi usnął na chwilę w słońcu przyszłej chwały. I wtedy stryj zadał mu cios, jakiego się nie spodziewał. Wzniósł kielich do Barnima i powiedział: najlepszą gwarancją sojuszu zachodniego Pomorza i starszej Polski będzie małżeństwo Przemysła. Wydał mnie jak dziewkę za mąż. Cholerny stary piast. Zaklął wtedy w duchu Przemysł i odparował cios. Przyszły książę całej starszej Polski, Przemysł II, z przyjemnością pojmie za żonę księżniczkę Pomorza. Pod warunkiem, że mu się spodoba. Stryj powiedział mu później, kiedy zostali sami, że poczuł się wtedy, jakby dostał od bratanka w twarz. Stary książę Barnim uśmiechnął się tylko szeroko, a młody książę Bogusław zacisnął dłoń na głowicy miecza. Słowo się rzekło i Przemysł dzisiaj był w drodze do stajni, w której miała czekać jego klacz. Olcha słabła z chwili na chwilę. Zamknięta w ciemnicy, pozbawiona kontaktu ze wszystkim, co żyje, z rozmysłem oderwana od matki ziemi, była bezradna. Strażnicy zostawili jej kubek wody, ale ta woda była martwa. Poza tym kapłani w przededniu święta Stado przepędzali duchy wody, więc nawet z tych kilku kropel, jakie jej tu dali, nie wyciągnie nic. Oddychała coraz wolniej i płyciej. Dla niej samej niewiele było potrzeba, a może uda się z tych ostatków energii, jakie jej zostały, zatrzymać coś dla Lucardis? Jej mała, słodka dziewczynka, księżniczka o twarzy rusałki i sercu żbika. Olcha pomyślała o niej, o cieple jej drobnych, ozdobionych ostrymi pazurkami dłoni, złocistym meszku na policzku zielonych oczach. Daleko za drzwiami lochu usłyszała kroki. Raz, dwa, tylko dwoje ludzi. Mężczyzna bez zbroi, z żelazem, ale tępym, z czymś drewnianym i sznurem. Tak, ale nie konopnym. Olcha poruszyła nozdrzami. To nie sznur, to siatka, ale nie na ryby. I rzemień z dawna wyprawionej skóry, używany od lat, pokryty potem i krwią wielu ludzi, których zapachy mieszały się ze sobą i zwodziły jej nos. Druga będzie kobieta. Kobieta pozbawiona swej prawdziwej woni, natarta czymś, a więc askańska wiedźma. Byli jeszcze daleko. Miała więc chwilę, by się przygotować na ich wejście. Olcha usłyszała ich, gdy tylko skierowali się w stronę zejścia do lochu pod zamkiem. Skrzyd żelaza o żelazo to klucz. Otworzyli klapę. W lochach były tylko dwie maleńkie, osobne cele. Cała reszta wilgotnej, mrocznej przestrzeni pozostawała otwarta, tworząc miejsce do przetrzymywania nawet i 40 ludzi naraz.
W kamiennym murze tkwiły żelazne okowy pustych dzisiaj łańcuchów. Olchę zamknęli w jednej z osobnych cel. Zimny szczęk zasuchy. W drzwiach stanęli Mechtylda i Notger, wierny pies askańskiej wiedźmy. Przez chwilę oślepiła ją pochodnia. Nie będę się nad tobą pastwić, dzika dziewko. Powiedz krótko, chcesz zobaczyć jeszcze swoją Lucardis, czy nie? Chcę, wyszeptała Olcha, wiedząc, że będzie musiała czymś za to zapłacić. W sali przyjęć mam trupa, rozhisteryzowaną księżniczkę i nerwowego młodego księcia. Myślą, że wypił zatrute wino. Obejrzysz zwłoki i powiesz to, co mój magister, że umarł na zarazę przywleczoną z Ziemi Świętej. Potrzebuję mojego kłamstwa, żeby Lucardis uwierzyła. Jeśli to ma być ceną za możliwość bycia przy niej. Zgoda? Mechtylda najwyraźniej nie spodziewała się innej odpowiedzi. Rozbieraj się, powiedziała do Olchy obojętnym tonem. Byle szybko. A więc po to mają ze sobą siatkę. Ciałem Olchy wstrząsnął dreszcz, gdy pojęła, że nie doceniła księżnej. Wie, jak działają moje moce. Wie to, co znane jest tylko garstce ludzi. Myślała gorączkowo Olcha, bez protestu nakładając koszulę z siatki utkanej z włókien martwego drzewa. Ktoś jej to zdradził. Ktoś jej powiedział. Ale nie ma mocy podsłuchiwania myśli. Nie słyszy ich szumu. Jeśli zdarzało się, że wchodziła do komnaty w pół zdania, to dlatego, że podsłuchiwała to, co mówimy głośno. Nie to, co szepcemy w duszy. Prawda, Mechtyldo? Mechtyldo! Mechtylda przyglądała się jej ciekawie, ale po jej twarzy nie było znać, by słyszała. Koszula z siatki opinała skórę Olchy jak pajęczyna pszczołę. Olcha czuła każde jej włókno, każdy splot. Kręciło jej się w głowie. Nim przyszła Mechtylda, była już tak słaba, że askańska wiedźma nie potrzebowała nawet tej broni, by całkowicie odebrać jej moc. Ale jej użyła i Olcha była teraz na jej smyczy. Musi znaleźć w sobie siłę, by poruszać nogami, by wyjść. Już wie, że nawet to nie będzie łatwe. W komnacie panowała cisza. Wszyscy siedzieli na swoich miejscach. Damy dworu Mechtyldy z pobladłymi twarzami, panowie możni, giermkowie. Służba stała za krzesłami gości z dzbanami w ręku, ale nikt nie odważył się już niczego pić. Na stołach zimne pieczenie, misy dawno ostygłej kaszy. Nawet wielki dąb wyobrażony na wiszącym na ścianie arrasie wydawał się martwy. Jak w pieśni o śpiącym zamku. Tylko dwóch starych rycerzy w poszarpanych płaszczach krzyżowców klęczało przy zwłokach trzeciego. Książę Bogusław uniósł się na krześle na widok Olchy i zdawało się, że gryf na jego piersi westchnął. Lucardis zerwała się z miejsca i, nie patrząc na Mechtyldę, podbiegła do swej ukochanej służki. Olcha omal nie upadła, gdy Lucardis zarzuciła jej ramiona na szyję i przytuliła mokry policzek do jej policzka. Mogłaby spróbować szepnąć jej coś do ucha, ale askańska wiedźma czuwała. Lucardis, drogie dziecko, Olcha nie zdążyła się przebrać, więc zachowaj swe czułości na później, gdy twoja służąca trochę się ogarnie. Naprzeciw nim wyszedł magister Mechtyldy, którego szara powłóczysta szata czyniła podobnym do starej kobiety. A zatem to jest twoja znachorka, księżniczko Lucardis. Moje studia w Bolonii naprzeciw wiedzy ludu. Ale jak widzisz, droga księżniczko, wiedza poddaje się takiej próbie, bo prawdziwa wiedza krytyki się nie boi. Lucardis była tak blisko, że Olcha czuła ciepło jej oddechu, ale siatka z martwego drewna nie pozwalała jej czerpać z niego siły. Była tak słaba jak w lochu, była niczym. Mogła patrzeć na swą panią i nic więcej. Podeszła do zwłok, a rycerze cofnęli się, by zrobić jej miejsce. Damy wstały od stołów, otaczając ich szerokim kręgiem. Olcha odwróciła się do Lucardis. Odsuń się, księżniczko, bo jeśli to zaraza, to nie wolno się zbliżać do zwłok. Twarz trupa była pokryta zielonymi plamami i Olcha nie musiała wiedzieć nic więcej. Wypił wino z mojego i Lucardis kielicha. Głos Bogusława siedzącego na wysokim krześle przebił się ponad szmerem dworaków. Olcha poczuła ostre dotknięcie metalu na wysokości serca.
Magister Mechtyldy klęczał przy jej lewym boku, płaszczem osłaniając wyciągnięty z szerokiego rękawa sztylet. Moim zdaniem gorączka pustynna trawiła go od wielu dni. Chciał ugasić pragnienie i zamiast je stłumić, wywołał atak choroby. Magister mówił głosem matowym i drętwym, który miał znamionować oddanego nauce starca. Ostry dotyk jego sztyletu przyczuł jednak roli, którą odgrywał tak dobrze. Jeśli mnie teraz zabije, dla wszystkich będzie jasne, że rycerz też nie zginął od gorączki. Ale co to da Lucardis? Martwa, nie pomogę jej w niczym. Nie poprowadzę, ani nawet nie wskażę drogi. A jaką mam gwarancję, że gdy zrobię to, czego askańska wiedźma sobie życzy, dopuści mnie do księżniczki? Żadnej. Olcha wpatrywała się w martwą twarz starego krzyżowca i nie potrafiła wyczytać z niej odpowiedzi na pytanie, co robić. Na dodatek siły opuszczały ją coraz bardziej. Zachwiała się, opadając na nogi rycerza. Musiała podeprzeć się ręką. Zatem co o tym myśli mądrość z Nachorki? Zapytał magister, pochylając się nad nią, by jego sztylet nie tracił kontaktu z jej sercem. Czy dobrze się czuje nasza badaczka sił natury? Czy aby sama nie osłabła? Olcha wzięła wdech i podniosła się wolno z powrotem na kolana. To gorączka go zabiła, nie wino. Jesteś pewna? Zapytała drżącym głosem Lucardis. Jestem pewna, księżniczko. A zatem gorączka. Sprawiłaś mi ból, Lucardis, wątpiąc w mojego magistra i czystość wina, którym raczę gości. Ale dorastającym pannom można wybaczyć ich nadmiernie wybujałą wyobraźnię. Młodym książętom również. W głosie Mechtyldy nie brzmiała nuta triumfu. W każdym razie nie aż taka, na jaką mogłaby sobie już pozwolić. Czy teraz oddasz mi moją służącą? Oczywiście, moja droga panno. Olcha nie zdążyła wziąć oddechu, gdy zaprotestował magister. Obawiam się, że z powodu śmierci tego nieszczęśnika, którym jest pustynna, zaraźliwa gorączka, jak stwierdziłem ja i potwierdziła obecna tu znachorka, musimy zachować środki ostrożności w zamku, by zaraza nie rozprzestrzeniła się bardziej. Olcha już wiedziała, co knują i była wobec nich bezbronna jak suka na sznurku. Magister obejmował ją ramieniem i siłą podnosił z kolan, perorując. Wszyscy, którzy mieli osobisty kontakt ze zmarłym, którzy go dotykali, muszą przejść kwarantannę. A więc wy dwaj, panowie pielgrzymi, służba, która wam usługiwała, ja oczywiście, i znachorka, bo dotknęła jego zwłok. Czy ktoś jeszcze z obecnych dotykał szlachetnego Zygfryda? Lucardis rozmawiała z nim na osobności. Zatem księżniczka również. Olcha spojrzała na Bogusława, gdy wyprowadzali ją z sali. Skinął jej głową, tak się przynajmniej Olsze wydawało. Odwróciła się, by jeszcze raz zobaczyć Lucardis. Służący nalewali gościom wina, częstowali zimnym mięsem i jak na zawołanie zagrał bard. Zaiste jady pustyni sączą w rany krzyżowych rycerzy śmierć. O pani, czy zdołam ujrzeć cię, nim oczy me zasłoni bielmo bezkresnego piasku? Zajął miejsce pod arrasem, jakby chciał schronić się w cieniu wyobrażonego na nim dębu przed słońcem wyśpiewanej przez siebie pustyni. Olcha odwróciła od niego głowę z niesmakiem. W drzwiach minęła się z kucharzem, który przy pomocy kuchcików wnosił świeżo wyjęty z pieca pasztet. Uczta przerwana śmiercią ożyła. Zwłoki rycerza wynoszono przez boczne drzwi. Ledwie za Olchą zamknęły się drzwi celi, zjawiła się księżna. W ręku miała krótki bicz, a jej jasne, przejrzyste oczy zrobiły się wąskie niczym szparki. Myślisz, że nie wiem, co knułaś? Jesteście śmieszni z tą waszą wiarą w bajki o starszej krwi. Śmieszni! I zostawiłabym was w spokoju? Mogłabyś czesać swojej pani te jej złote loki w nieskończoność, ale odważyłaś się, dzika dziewko, mącić w głowie mojemu mężowi! I to cię zgubiło!
Na tym zamku nie padnie żadne słowo bez mojej wiedzy. Rozumiesz, głupia? Siatka z martwego drewna zaciskała się na ciele Olchy, jakby Askanka trzymała w ręku włókna, z których była zrobiona. No to ci powiem. Nie mam nic do stracenia. A chwila triumfu nawet nad tak podłym przeciwnikiem jak ty jest tego warta. Tomasława się już nie liczy. Właśnie jedzie po nią narzeczony i znikną razem za granicą. Bogusław zginie na polowaniu. Lukardis udusi się własną wstążką, a książę Barnim, mój biedny mąż, jest już tak stary, że nikt nie zwróci uwagi na jego śmierć. Zostanę ja, regentka i syn, którego noszę w łonie. Jedyny dziedzic Pomorza. Mój brat, Otto, którego lud słusznie nazywa Długim, pomoże mi rządzić tu sprawiedliwie na chwałę wielkiej Brandenburgii. Olcha próbowała rozerwać swą zieloną suknię i dostać się do włókien, które zaciskały się na jej szyi. Łapała powietrze ostatkiem sił, charczała od śliny zatykającej jej przełyk. I wiesz co? Nie wiem, czy bardziej śmieszą mnie, czy brzydzą wasze knowania. Nie wstyd ci, dzika dziewko? Wsadziłabyś swoją ukochaną panią do łóżka najbliższego krewnego, byleby zagęścić tę waszą starszą krew. Przecież Bogusław jest dla niej jak brat. Nawet mój głupi mąż nie zgodziłby się na takie szaleństwo. Żaden ksiądz nie dałby zgody na tak bluźnierczy ślub. Ksiądz. Może i jestem dziką dziewką, ale w takim razie ty, Mechtyldo, jesteś głupią dziewką. Wolnym ludziom ślubu nie udziela żaden ksiądz. Gdy krew Lucardis i Bogusława się połączy, narodzi się dziedzic. Z puszcz lasów i świętych gajów wyjdą wolni ludzie. Pokłonią się wodzie, pokłonią się ziemi i powietrzu. Z ognia wezmą siłę, aby pod dowództwem dziedzica zrzucić z tronów takich jak wy, Askańczyków, Piastów, Przemyślidów. Panowie z łaski zimnego Chrysta, umarłego Boga, Boga obcych. Możecie zabijać nasze ciała, ale nie umiecie wydrzeć z naszych serc tęsknoty za naszymi bogami ziemi. Zwyciężymy. Kiedyś jeszcze zwyciężymy. Olcha zwijała się w kłębek na kamiennej posadzce lochu. Była już niczym. Suką na smyczy Mechtyldy. Strzępkiem ciała uduszonym w drewnianej siatce. Ostatnią myślą poszybowała do Trzygłowego, prosząc, by Bóg uwolnił Lucardis z rąk askańskiej wiedźmy. I druga twarz Trzygłowa otworzyła oczy. Lipiec 1273 roku. Przemysł nie krył zaskoczenia. Spodziewał się obronnej twierdzy, garnizonu i świątyni w stylu wschodnim. Zobaczył obronny dwór, czterech rycerzy zakonnych i mały kościół z kamienia. A nade wszystko gospodarstwo rolne. Ale jakie? Równe kwadraty pól na każdym inne zboże. Porządek, czystość, maszyny niewojenne, a rolnicze. Woły i krowy w oborze stały jak wojsko i nawet kury wydawały się chodzić w regularnych kolumnach. Stodoły, stajnie, spichrze. Pomieszczenia, których roli nie odgadywał, bo się na tym nie znał. Słyszał o gospodarności templariuszy i o zyskach, jakie potrafią wyciągnąć ze swych majątków, ale nie spodziewał się, że zobaczy coś takiego. Owiani legendą wypraw krzyżowych rycerze świątyni wydawali mu się stworzeni do rzeczy wyższych niż pilnowanie chłopów i stad. Oglądał wszystko szeroko otwartymi oczyma i słuchał, bo kolejnym, co zaskakiwało w komandorii, była wszechobecna cisza. Służba milcząco wykonywała swoje obowiązki, a na dziedzińcu nie kręcił się żaden zbędny człowiek. No i nie było widać jakiejkolwiek kobiety. Gdy zwrócił na to uwagę, zaśmiał się w duszy, że może to jest przyczyną owej ciszy. Barnim, książę zachodniego Pomorza, czekał już na niego. Miał na sobie brązowy habit konfratra zakonu i taki sam płaszcz z czerwonym krzyżem.
Przemysła zaskoczył ten widok, bo gdy spotkali się po raz pierwszy, na rozmowach zaczętych przez jego stryja, Barnim ubrany był normalnie, a na jego potężnej piersi pysznił się czerwony gryf. Nieraz w czasie pertraktacji Przemysł widział, jak gryf skubie złotym dziobem pióra. Najwyraźniej układ z książętami starszej Polski niepokoił stróża Gryfity. Trudno. Kto chce układów, musi mieć kark giętki. Tak mawiał jego stryj. I chociaż Przemysł z całej duszy nienawidził takiego gadania, to rozumiał, że polityka wymaga poświęceń. On sam jest w tej chwili tego przykładem. Czy chciał żony? Nie. Nikogo nie prosił o układanie mu życia, a jednak za chwilę wpuści do łoża córkę Gryfity. Czy mu się to podoba, czy nie? Bo tego wymaga dobro księstwa. Bracia zakonni bez słowa powiedli ich do kościoła, by przed rozmowami wspólnie pomodlić się za ich wynik. Stanęli we wnętrzu, Barnim, obok niego Przemysł. Za nimi niczym straż czterej bracia. Nie było kapłana, nie było mszy. Templariusze modlili się na głos w rytmie ciężko zbrojnego opiechura, krocząc z wersetu na werset. Erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Skończyli i Przemysł westchnął w duchu. Dopiero teraz rozejrzał się po wnętrzu. To nie był kościół Dziewicy Maryi, nie Chrystusa Pana, nie żadnego świętego. To był kościół światła świątyni. Równe boki kamienia, tak spasowane ze sobą, że nie było granicy, gdzie kończyły się ściany, a zaczynała kopuła. Nie wiedział, czy wąskie, regularne wloty światła znajdują się jeszcze na płaszczyźnie ścian czy sklepienia. Jasność smugami wpadała do wnętrza, a wszystkie one padały na krzyż. Wielki krucyfiks z litego złota ustawiony na surowym kamiennym ołtarzu. I więcej nic. Żadnych ozdób, malowideł, tkanin czy rzeźb. Ani jednej ławy. W tej świątyni albo się stało przed krzyżem na baczność, albo padało przed nim na kolana. Gdy wyszli z powrotem na podwórzec komandorii, Przemysł obejrzał się za siebie. Kościół znów wyglądał jak jedno z zabudowań gospodarczych. Obora, stajnia, kościół, spichlerz. I coś jeszcze. Dwa olbrzymie psy przysiadły po obu stronach wejścia. Strażnicy świątyni. Wnuk naszego dobrodzieja fundatora jest naszym miłym gościem. Bracia skłonili się przed nim. Władysław Odonic, dziad twój jest obecny w naszych modlitwach codziennych. Sala przyjęć we dworze templariuszy nie była obszerna i podobnie jak ich świątynia pozbawiona ozdób. Za to wino, jakie bracia podali do stołu, było najwyższej jakości. Jak rozumiem, książę Przemysł, nie kwestionuje sojuszu z księciem Barnimem, a jedynie zastrzega sobie prawo do samodzielnego wybrania żony. Gwarantki tegoż. Bardziej stwierdził, niż spytał brat, gdy zasiedli przy stole. Tak jest. Potwierdził Przemysł, ciekaw, co będzie dalej. Po tamtym spotkaniu stryj był na niego tak wściekły, iż nie zamienili słowa. Przekazał mu przez wojewodę wiadomość, która brzmiała: naważyłeś, synku, piwa, to je wypij. Przemysł przyjechał zatem je pić. Co książę Barnim na to? Nie mam żalu. Rozumiem młodość. Sam niedawno poślubiłem trzecią żonę. Mam dla księcia starszej Polski dwie propozycje. Pierwszą jest moja córka z poprzedniego małżeństwa, Domasława, piękna dziewczyna. A drugą moja wnuczka z pierwszego małżeństwa, Lucardis. 12, no prawie 13 lat. Sprawuję nad nią osobistą opiekę, bo jej ojciec, mój zięć, Henryk z Mecklenburgii, jest na wyprawie krzyżowej. Lucardis jest po ojcu nieco lepiej urodzona od Domasławy, lecz młodsza i, obawiam się, jeszcze nie całkiem gotowa do małżeństwa. Ale wybór zostawiam tobie, książę. Przemysł przełknął kolejny łyk wina. Nie chciał urazić Barnima, od pierwszego spotkania czuł do niego sympatię, ale nie przyjechał tu przecież posłuchać, tylko wybrać. Nie posądziłbym cię, książę zachodniego Pomorza, byś mnie źle zrozumiał.
Nawet jeśli moja propozycja była niestosowna. Barnim westchnął jeszcze głębiej. Sam sobie dolał wina, wypił, spojrzał na Przemysła i powiedział głosem kogoś, kto nie chce wstać, a musi. Dobrze cię zrozumiałem, młody książę. Ruszymy na małą przejażdżkę. Bogusław zdołał zamienić z ojcem ledwie kilka słów. Czas naglił. Wydarzenia ostatnich dni były gwałtowne i niespodziewane. Pokłócili się i tkwiło to zadrą w jego sercu, bo przyznawał ojcu rację, choć się z nim nie zgadzał. Ale w tych dniach nie zgadzał się też z samym sobą. Był jedną wielką sprzecznością, raną, w której sam grzebał palcem. Zadanie, które ojciec wyznaczył mu do wykonania, wydawało mu się podłe i niegodne. Dlaczego ja? Bo jesteś moim synem. Ty będziesz egzekwował sojusz, który ja podpiszę, a one zagwarantują. Przełknął i to, choć wolałby sobie odgryźć język. Dopiero ta gorączkowa wymiana zdań z ojcem uświadomiła mu, co czuje do małej Lucardis. A teraz jedzie z nią i do Masławą. Wiezie jej niczym jałówki na targ. Jedno, co wymógł na ojcu, to to, że ten zarozumiały gówniarz, pyszny książę starszej Polski, nie będzie mógł dziewcząt ani tknąć, ani oglądać z bliska. I Barnim się zgodził. Bogusław ma po prostu jechać z Domasławą i Lucardis traktem, a ojciec i Przemysł przetną im drogę. Musi mu wystarczyć ta chwila, gdy się będą mijali. Domasława wie, o co chodzi. Jest dorosła, a przy Mechtyldzie szybko się traci niewinność. Ubrała się starannie. Na jej ciemnych włosach lśni siatka zdobiona perłami. Jasny płaszcz podkreślał błękit jej oczu. Jesteś głupcem, Bogusławie. Przemysł zobaczy jej płaszcz, ale nie zdoła odgadnąć koloru jej oczu. A oczy Domasławy to jej największy skarb. Kolejna porażka utknęła mu niczym włókno mięsa między zębami. Lucardis patrzy na niego, szuka bliskości, chwili rozmowy sam na sam, ale boi się mówić przy Domasławie. Oboje już nie mają pewności, czy askańska wiedźma nie przyciągnęła jej do swego obozu. Widzieli dobrze, że gdy jej pies Nodger wyprowadzał Olchę, przez twarz Domasławy przemknął uśmiech. Więc jadą koni. Po lewej stronie siostra, po prawej Lucardis. Może dowoli patrzeć na słońce majowego popołudnia, odbijające się w jej złotych lokach, zwiniętych niczym śpiące kocięta nad karkiem. Widzi jej chmurne, zielone oczy i ślad niedawnych łez na policzku. Może zachwycać się, ile zechce, widokiem dziewczyny, wiedząc, że jej uroda może za chwilę odebrać mu ją na wieki. Dlaczego nie posłuchasz wezwania starszej krwi? Bo potrzebujemy sojuszu twardszego niż legenda powtarzana po lasach. Jeśli tego nie potrafisz pojąć, nie nadajesz się na mojego dziedzica, synu. Rzucał mu tym dziedzictwem w twarz coraz częściej, bo askańska księżna była znowu ciężarna i wmówiła wszystkim, że urodzi syna. Jeśli tak się stanie, Bogusław będzie się musiał nieźle starać, by utrzymać rządy w ręku. I stary szafował go tym argumentem bez umiaru. Jak dziwnie wyglądała straszna czarna głowa Tura na piersi Lucardis. Delikatny profil dziecka, dłonie w jasnych rękawiczkach, płaszcz w zielonym odcieniu oczu i czarny łeb rogatej bestii na piersi. Źle się czujesz, braciszku? Zapytała Lucardis i spojrzała na niego, od czego począł się jeszcze gorzej i lepiej zarazem. Zobacz, naprzeciw nam ktoś jedzie. Domasława poprawiła się w siodle. Przygryzła wargi i oblizała usta. Lucardis, nie mówiłem ci, bo nie chciałem ci dokładać zmartwień. Co się stało? Przyłożyła drobną dłoń do oczu. Bogusławie, czy to nie Barnim? Masz dobry wzrok, Skowronku. Posłuchaj mnie uważnie. Jedziemy przed siebie, nie oglądamy się i nie zatrzymujemy. Barnim jedzie naprzeciw nas z pewnym człowiekiem, który chce się ożenić z Domosławą. I chce ją zobaczyć przed ślubem. Ale nie będziemy się zatrzymywać i z nimi rozmawiać. Nic, tylko się miniemy. Pomyśl, że to taka zabawa, taka gra. Jak się chce ożenić z Domasławą, to po co ja tu jestem? Dla towarzystwa, Skowronku, nic więcej. Żeby Domasława się lepiej czuła, żeby... Jestem tchórzem.
Nie umiem jej powiedzieć prawdy. Nawet tego nie potrafi jej dać. I wtedy Lucardis zapytała wprost. A kim jest ten człowiek? Domasława uniosła ramię, poprawiając zaponę płaszcza wystudiowanym, choć wciąż wdzięcznym gestem i wyręczyła brata. Księciem starszej Polski. Bogusław spojrzał w bok, a Tur na piersi Lucardis odwrócił od niego oczy. Przemysł nie mógł ustać w miejscu. Koń, poddając się nerwowości jeźdźca, tańczył i parskał. Paradne dzwoneczki wplecione w jego ogłowie wydawały przy każdym ruchu dziesiątki dźwięków, które podkreślały tylko rosnący niepokój księcia. Lipcowe, nagrzane słońcem powietrze zdawało się falować, a brak wiatru podkreślał atmosferę oczekiwania. Chorągwie starszej Polski nie unosiły się na wietrze, tylko zwisały, aż zdawało się, że ze złotych frędzli kapie pot. Powinni już być. Może jednak wyskoczę naprzód. Zostań, synku. Mąż czeka na żonę na granicy księstwa. Ona ci nigdzie nie ucieknie i nikt ci jej nie odbierze. Jesteś zbyt surowy, mój książę. Ty miałeś ponad 30 lat, gdy mnie brałeś. Przemysł ma 16. To wielka różnica. Jak ja miałem 16... to ciebie na świecie nie było, aniele. Musiałem się zestarzeć, czekając, żebyś się dla mnie urodziła i choć trochę podrosła. Jolenta roześmiała się, a stryj podjechał do księżnej. Zady ich koni okrywały długie poły książęcych płaszczy. Kobyłka i ogier otarli się o siebie, aż świątobliwa księżna zawstydziła się, okrywając rękawem twarz. Przemysł, patrząc na stryjostwo, przez chwilę zatęsknił za swoimi rodzicami. Jak to by było, gdyby żyli? Gdyby to oni, zamiast stryja i Jolenty, wyjechali z nim na powitanie żony? Matka zmarła, nim skończył 8 lat, a ojciec 4 miesiące przed jego narodzeniem. Przyszedł na świat w żałobie po jego śmierci i wychowywał się w odbitym świetle jego chwały. Póki matka żyła, dzień zaczynali od modlitwy za duszę ojca i kończyli na nim. Nawet ochrzczono go jego imieniem, więc odkąd nauczył się pisać i proszono go do sygnowania dokumentów, podpisywał się Przemysł II. Drugi. Jedyny syn, jedyny dziedzic, a drugi. Drugi, bo wciąż po stryju. Zawołanie książąt starszej Polski niepodzielni. Zasada tyle razy łamana w przeszłości, dzisiaj żelazną ręką stryja wiedzie do tego, że księstwa nie będą dzielić. Dam ci należne po ojcu ziemię. Ty będziesz miał Poznań, ja Kalisz. Ale będziemy jak jedna dłoń, jedna pięść, jeden uścisk. Jak jeden zamek, co ma dwie wieże. Jak dwa konary tego samego drzewa. Ja jestem stary i mądry, a ty młody i silny. Jak umrę, weźmiesz wszystko. I nie będzie w całej Polsce większego niż ty. Ale słuchaj mnie i rób, co każę. Nie wyłamuj się. Nigdy nie uchybię ci publicznie. Będziemy nosić ten sam herb i tytuł. Ale polityki muszę cię nauczyć ja. Lekcja pierwsza. Łączymy to, co zostało rozbite. Tak powiedział stryj Bolesław i dzisiaj był dzień dopełnienia obietnicy. Gdy w uroczystym orszaku w końcu wprowadzi swą żonę do poznańskiej katedry, stryj ma mu zostawić w ręku władzę nad jego częścią kraju. I powinien być mu wdzięczny za szczerość, za prawość, a jego żonie Jolencie za to, że rodziła mu same córki, a ich dziadowi Władysławowi, że miał tylko 2 synów do podziału księstwa. Ale co z tego, skoro gdy tylko stawali obok siebie, lwy na ich piersiach obnażały kły? Nie uchybię wam, książęta drodzy, jeśli spocznę w cieniu. Słabym głosem zapytał Mikołaj. Fioletowy jedwab płaszcza przylgnął mu do spoconego karku. Stary biskup wyglądał, jakby polano go stopionym masłem. Zsiadaj, przyjacielu! Przemysł widział, że stryj sam chętnie poszedłby w ślady biskupa, gdyby nie to, że świeża kontuzja utrudniała mu wsiadanie na konia.
Jak już raz dobrze usadził się w siodle, wolał się z niego nie ruszać. Bolesław sugerował, by rozbili obóz pod Drezdenkiem i w spokoju, wypoczywając, czekali na orszak Barnima. Ale Przemysł się nie zgodził. Nie chciał rozciągać tego marszu na kolejne postoje, popasy, przyjęcia. Wiedział, iż orszak z jego żoną rano ruszy z obozu po drugiej stronie Noteci. Tylko przeprawią się brodem przez rzekę, nie będą zmęczeni. Na uczty, przemowy i ceremonialne przyjęcia będzie czas w Poznaniu. Jeszcze dużo go upłynie, nim pozwolą im zostać sam na sam. Poprzedni wieczór, gdy pił z Michałem, zostawił w nim pragnienie tak silne, że ugasić je może już tylko ona. Jest jego żoną, a mimo to nie spędził z nią ani chwili na osobności. Od dnia, gdy wybrał ją na trakcie pod komandorią templariuszy, minęły niespełna 2 miesiące. Tęsknota, oczekiwanie, pożądanie, lęk. To jego towarzysze. Druhowie poranka i zmory bezsennych nocy. Ślub wzięli natychmiast w Szczecinie. Zobaczył ją, wybrał. Powiedział tak i podpisał sojusz z Barnimem. Książę zachodniego Pomorza, zaskoczony jego gwałtownością, nie miał co protestować. Tchu jedynie z wściekłości nie mogła złapać jego brandenburska żona, Mechtylda. Najwyraźniej nic nie wyczuła wcześniej i nie zdążyła donieść swym braciom, którym się wysługiwała na pomorskim dworze. Tym lepiej. Wiedzieli o tym i Barnim, i on. Sojusz zawarty, potwierdzony małżeństwem, i Askańczycy mogą co najwyżej kląć. Ale ich gwałtowne ruchy wokół ślubu Przemysła spowodowały, iż natychmiast po jego zawarciu musiał ruszyć do Stryja i przygotować się na brandenburski kontratak. Nie spędził z żoną nocy i to dręczyło go, bo nieskonsumowane małżeństwo ktoś jeszcze mógłby chcieć podważyć. Dręczyło go wszystko. Oczekiwanie na przekazanie władzy, oczekiwanie na atak brandenburczyków, oczekiwanie na dziewczynę, której pragnął. I kac. Szum w głowie, wspomnienie po nocy z Michałem, pełnej mglistych strzępów rozmowy, która obracała się wyłącznie wokół kobiecych piersi, pośladków i ud. Ledwie słudzy biskupa Michała pomogli mu zsiąść, ledwie podali mu kubek wina, zabrzmiały rogi. A więc jadą. Przemysł potarł czoło dłonią, poprawił czerwony płaszcz, na którego połach pyszniły się białe piastowskie orły, a lew na jego piersi wyprostował potężne zadnie łapy, wbijając się pazurami w jego rycerski pas. Zawsze, gdy Przemysł zakładał znaki piastów, jego lew robił, co mógł, by przebić się pomiędzy orły. A orły rozkładały szeroko skrzydła i nie robiły sobie z tego nic. Lucardis przygryzała wargi za każdym razem, gdy biskup tytułował ją księżną. Stali z Przemysłem u stóp ołtarza, a msza ciągnęła się w nieskończoność, zwielokrotniona responsoriami psalmów. Czuła na sobie spojrzenia kobiet i mężczyzn, rycerzy i dam. Katedrę poznańską otaczał szpaler zbrojnych, ale nie po to, by zabronić maluczkim spoglądania na nią, lecz by ochronić uroczystość przed prowokacją ze strony brandenburskich najemników. Od dnia ich pospiesznego, niespodziewanego ślubu wciąż otaczała ją ochrona i, jak pokazała podróż, środki ostrożności wcale nie były na wyrost. Ledwie wyjechali z Dąbia i jej orszak zagłębił się w las, drogę przecięli im zbóje, których Bogusław rozpędził szybko, lecz nie obyło się przy tym bez ofiar. W Lucardis rósł niepokój. Całe jej życie w tych ostatnich dniach zmieniało się z chwili na chwilę. Wiadomość o niewoli ojca, śmierć Zygfryda na uczcie, uwięzienie Olchy, której Mechtylda jej koniec końców nie oddała. Potem ta nieszczęsna wycieczka z Bogusławem i Domasławą, gdy spotkali Barnima i Przemysła. Nazajutrz była już jego żoną, a Domasława zacięła się w gniewie i nie odezwała się do niej ani razu. Lucardis powielokroć rozpatrywała wszystko i nie mogła znaleźć w sobie żadnej winy za to, co się stało. Zachowała się, jak kazał Bogusław, nie odezwała się ani słowa. To Domasława złamała jego polecenie, zwracając się do Przemysła, kiedy się mijali. Nie on. Czasami budziła się w nocy i pytała, czy to wszystko prawda. I czy, gdyby wiedziała, czym skończy się ta przejażdżka, wsiadłaby na konia.
Odpowiedź zawsze jest ta sama. Wsiadłaby, bo tak kazał Barnim. Do tamtych dni nie zastanawiała się nad swoim życiem, a tym bardziej nad przyszłością. A potem wszystko pogmatwało się. Nagle zaczęły otaczać ją niedokończone zdania, tajemnice, oczekiwania wobec niej, których nie potrafiła odgadnąć, a tym bardziej spełnić. Olcha i starsza krew, Zygfryd i posłanie ojca, w którym powtarzało się mniej więcej to samo. I nowe życie, które ona ma zacząć. I Przemysł, co się pojawił tak nagle. Jak to wszystko połączyć ze sobą? Ojciec kazał jej odciąć się od Askańczyków. Czy ślub z Przemysłem to jest już to? Wymknęła się dzięki niemu z rąk Mechtyldy. Ale czy starsza Polska i starsza krew to jest to samo? Olcha i Zygfryd mówili o tej krwi i stary rycerz umarł, spełniając toast za jej wolność, a Olchy nie zobaczyła więcej. Mario, panno, poprowadź mnie, bo ginę w domysłach. Lucardis lekko odwróciła głowę. Nie widać tu posągu Marii. Może skryty jest w bocznych nawach katedry, które teraz szczelnie wypełniają ludzie. Matka nauczyła ją modlić się do dziewicy Marii, bo w licznych pocztach świętych Lucardis nie czuła się dobrze. Jak tylko skończą się uroczystości, odnajdzie tu jakiś ołtarz, przed którym będzie mogła otwierać serce. Tamtego dnia po pamiętnej przejażdżce, gdy spotkała po raz pierwszy Przemysła, zaczęła krwawić. Wrócili do Dąbia. Bogusław pomagał jej zsiąść z siodła. Zestawił na ziemię i krzyknął, bo po siodle i siwych bokach jej klaczy płynęły cieniutkie stróżki krwi. Przez chwilę myślała, że się skaleczyła, ale lepkość pomiędzy nogami szybko wyprowadziła ją z błędu. Chciała uciec do swych komnat, schować się ze wstydu, ukryć, lecz Bogusław wziął ją na ręce i sam zaniósł na górę. Chowała twarz pod jego ramię. Nie chciała patrzeć na służbę, na stajennych, którzy byli świadkami jej poniżenia. Bogusław tulił ją do piersi jak dziecko i mówił, że wszystko się jakoś ułoży. I Olchy nie było przy niej. Musiała zdać się na pomoc panien, które służyły przecież Mechtyldzie. Stała w cebrzyku po kolana w wodzie, zasłaniając piersi rękami, a one ją obmywały. Przyniosły potem całe naręcze równo przyciętych płócien i pokazały, jak ma je założyć. Ale Lucardis wciąż bała się, że gdy będzie szła, zostawi za sobą krwawą smugę. A potem okazało się, że o jej krwi miesięcznej mówią wszyscy, cały dwór. Dziadek pytał, czy to prawda. Mechtylda pytała, ksiądz nawet. Gdy po zaślubinach rozdawali z Przemysłem pod kościołem jałmużnę, usłyszała, jak szepcą o tym przekupki w tłumie. Jedna drugiej mówiła, wskazując palcem na nią, że czeka ją krwawe wesele. Lucardis miała nadzieję, że przynajmniej Przemysł tego nie usłyszał. Krwawe wesele, starsza krew, wolność krwi. Okropne to wszystko. I tak nagle stała się żoną księcia, którego nie znała. Z dnia na dzień otoczyła ją gorączkowa krzątanina, a przed drzwiami jej komnaty Bogusław ustawił straż. Mechtylda chodziła wściekła i to jej bali się najbardziej. Że zrobi wszystko, by nie dopuścić do sfinalizowania tego nieoczekiwanego małżeństwa. A najgorsze ze wszystkiego było to, iż w tym zgiełku Lucardis poczuła się nagle okropnie osamotniona i bezradna. Z dnia na dzień straciła wszystko, co było bliskie. Olchę, Barnima, nadzieję na spotkanie z ojcem i Bogusława. W zamian dostała młodego księcia starszej Polski, swój własny dwór, komnaty na wielkim poznańskim zamku, tytuł księżnej i niepokój, który przyspieszał jej oddech. Nowe służące miały delikatne palce i suknie tak strojne jak te, które Lucardis nosiła na dworze dziadka. Gdy dzień dobiegał końca, pomogły jej się rozebrać. Z ulgą pozbywała się kolejnych warstw jedwabiu. Ciężki, zdobiony girlandami haftów surkot, spodniego suknia szyta na prędce przed wyjazdem i tak dopasowana w rękawach, że służące musiały je rozpróć, by wyswobodzić Lucardis. Odpięły sprzączki i zdjęły jej nogawiczki, delikatnie rozmasowując obolałe od długiego stania łydki. Zawstydził ją ten czuły, niewymuszony gest. Spokój bijący z rytuału jej rozbierania koił rozedrgane nerwy. Jakże inne były te kobiety od oschłych służebnic, którymi po zabraniu Olchy otoczyła ją Mechtylda. Bielutkim, nasączonym wonną wodą płótnem
Łagodnie i cierpliwie wycierały jej szyję, ramiona, plecy. Ciepły, wilgotny dotyk, stróżka wody kapiąca z czubka piersi. Jedna czesała jej złote loki, a druga opuszkami palców masowała twarz. Lucardis zamknęła oczy. Przemysł rozchylał jej uda powoli, klęcząc między nimi, wpatrując się w jej nagość. Jego dłonie były spocone, wilgotne, gorące. Starał się tłumić własną natarczywość, raz po raz przerywając dotykanie jej ciała, patrząc na nią, biorąc ją w posiadanie szeroko otwartymi oczami. Ale nie potrafił wytrwać w oddaleniu. Już wracał do jej piersi, brzucha i ud. Wciąż jeszcze nie wszedł w nią i Lucardis nie była pewna powodu. Czy celowo przeciąga ten moment w czasie, czy wcale się do niego nie śpieszy. Ona sama chciała, aby już się stało. Pragnęła mieć to już za sobą, poczuć, wiedzieć, jak to jest. Przymykała i otwierała oczy, wstydząc się patrzeć na Przemysła i jednocześnie chcąc go widzieć. Więc kiedy on patrzył na jej ciało, ona patrzyła na niego. Gdy podnosił wzrok na jej twarz, spuszczała powieki. Ile razy już spojrzeli sobie prosto w oczy? 2 razy. Pierwszy raz, gdy brał ją w Szczecinie za żonę. Drugi, gdy dzisiaj biskup nazwał ją w katedrze księżną starszej Polski, a mąż włożył jej na skronie książęcy diadem. Poczuła ciężar na skroni, jakby opaska diademu była z rozgrzanego, miękkiego złota, które zacisnęło się wokół jej głowy. Ach, syknęła mimowoli. Wtedy i teraz, gdy ciężar męża, nie diademu, przytłoczył jej ciało. Mocno zacisnęła powieki. Zamieniła się w czucie i węch. Była świecą zgaszoną w pokoju, księżycem w nowiu, ciemną kroplą na dnie jeziora. Rozchylił palcami wejście do niej niczym łódź, ostrożnie manewrująca wśród trzciny, i zaczął wpływać powoli, torując sobie drogę. Nie ułatwiała mu tego, zaciskając uda, ale przecież nie chciała utrudniać, więc po chwili, która mogła być nawet szamotaniną, po chwili, której potrzebowała, by oswoić się z tym czymś, co było w nią wsunięte, twarde, ale nie obce, puściła tamy. Jego skóra pachniała lipowym drewnem i miętą, choć w woniach, które opadły na nią, wyczuwała coś znacznie ostrzejszego, coś jak mokra, natarta świeżym łojem skóra nowego siodła. Oddychał głośno, w tym samym rytmie, w którym wpływał i wypływał z niej, za każdym razem posuwając się dalej i mocniej. Czasem chybił, gubił rytm, lecz nie wyślizgiwał się z niej, przyspieszał, tylko przyspieszał, nie zwalniał. To bolało. Jego ciężar wtłaczał jej oddech z powrotem do gardła, aż czuła tarcie powietrza na wyschniętym podniebieniu. Ale przecież spodziewała się tego, nie oczekiwała, że przejdzie tę próbę bez łez i bez krwi. Nie bólu się bała, tylko niewiadomego. Przemysł wbił się w nią jeszcze mocniej i jednocześnie jęknął głęboko i przejmująco, tak iż wystraszyła się, że zrobił sobie coś złego. Złapał powietrze głośno i chrapliwie i zamarł w bezruchu. Lucardis odruchowo zacisnęła uda i uniosła powieki. I spojrzeli sobie w oczy po raz trzeci. Przemysł i Lucardis zajęli swoje miejsca. Obok nich na podwyższeniu siedzieli już Bolesław i Jolenta. 2 pary książąt starszej Polski. Mruknął w duchu Przemysł i skłonił się stryjowi i jego żonie. Chorągwie piastowskie powiewały za ich plecami. Nieco dalej stojące lwy, po jednym za każdym z książąt. Stary i młody lew ze swymi lwiczkami. Cóż za zgodne stado. Przemysł ucałował czubki palców swej damy i żony i rozejrzał się po proporcach gości. Czarne orły piastów śląskich, pół orzeł, pół lew piastów kujawskich, złote orły na błękicie, więc są i piastowie z Głogowa. Jest i zielony smok księcia Czerska. Poza drużynami głównych książąt piastowskich sporo znaków wolnych rycerzy i barwne proporce możnowładczych rolów. Turniej z okazji jego zaślubin z Lucardis ściągnął do Poznania więcej gości, niż się spodziewali. Metaliczny dźwięk rogu wywołał pierwszych walczących. Stojący za plecami Przemysła Płatek westchnął. Słyszysz, książę stryju? Mój giermek jest pierwszym, który płacze z powodu twojego zakazu.
Jeśli łzy tych, którym dzięki mnie nic się dzisiaj nie stanie, mają być jedynym smutkiem z tej uroczystości, to biorę rolę winowajcy chętnie. Przemysł zagryzł wargi, by nie powiedzieć tego, co cisnęło mu się na usta. Nie widział już zresztą większego sensu w walce ze stryjem o turniej. Bolesław stanowczo zabraniał osobistego udziału w zmaganiach nie tylko jemu, ale wszystkim swoim najważniejszym rycerzom. Jedynym, który parę lat temu się wyłamał, był Bogowit z rodu Zarębów, ukochany wówczas rycerz stryja. Gdy Bolesław nie pozwalał mu stawać w szranki, wyjechał na turniej do Magdeburga i zginął, jak 20 innych śmiałków, którzy wówczas stawali na ubitej ziemi. Od tamtej pory nakaz stryja Bolesława stał się prawem w księstwie starszej Polski. Michał, którego Przemysł mianował heroldem turnieju, wywołał imiona walczących. Ponieważ były to turniejowe płotki, od mało znani rycerze, w sam raz na przetarcie placu, więc na trybunie książęcej nikt nie zwrócił większej uwagi na pierwsze starcie. Tylko Jolenta chwyciła w dwa palce zdobiony rubinami krzyż, który nosiła na szyi. Uniosła go do czoła i przeżegnała się. Pamiętasz, księżno moja, turniej w Budzie? Dobrze usłyszałem. Mój stryj walczył na turnieju o swą żonę? Dobrze usłyszałeś, ale nie zrozumiałeś. Król Bela IV zaprosił nas do Budy. To był ślub twego brata najdroższa? Albo uroczystości po podpisaniu Złotej Bulli, nie pamiętam. Wielki splendor, a te diademy. Ach, diademy turniejowe. Takie same dla obu par. Obu par? Nie rozumiem. Pojechaliśmy razem w dwie pary. Bolesław, książę Krakowa i Małej Polski, ze swą żoną Kingą i ja, Bolesław, książę Kalisza i starszej Polski. Z moją piękną Jolentą. Jolenta i Kinga, królewny węgierskie, są rodzonymi siostrami, córkami wielkiego Beli IV. Wyjaśnił biskup Lucardis, która chłonęła rozmowę z szeroko otwartymi oczami. W tamtych czasach byliśmy tak blisko. Kraków i Kalisz, Bolesław i Bolesław, moja siostra i ja. Mój ojciec w Budzie podejmował nas z przepychem, a obu Bolesławów zięciów tytułował królewskimi przyjaciółmi. Płatek znowu jęknął, bo na placu turniejowym szczęknęła złamana kopia i ryk tłumu na chwilę zagłuszył rozmowę. Przemysł odwrócił się w stronę stryja. No właśnie, nie ma nikogo z Krakowa. Czyżby książę Małej Polski odrzucił twoje zaproszenie, stryju? Jolenta oderwała wzrok od pojedynku i rzuciła Przemysłowi chłodne spojrzenie ciemnych, madziarskich oczu. Trafił w czuły punkt. W pięknym wspomnieniu z Budy, które roztoczyli przed chwilą stryj i księżna, pominęli ten drobny szczegół, iż przyjaźń króla Węgier oraz małżeństwa z jego córkami wprowadziły obu piastowskich książąt, obu Bolesławów, w krąg nieustającej wojny z Czechami, głównym wrogiem węgierskiej dynastii Arpadów. W Krakowie mają ważniejsze sprawy na głowie niż świętowanie twego ślubu. Czy mogę o coś spytać, książę? Pytaj, moja damo. Mimowolnie poruszył nozdrzami. Lucardis wyglądała doskonale i pachniała tak niepokojąco. Wiatr delikatnie poruszał przejrzystym welonem, który osłaniał jej złote włosy. Warkocze zwinięte w węzły odsłaniały jasną szyję, a oczy jego małej księżnej były zieleńsze od szmaragdów na jej złotym diademie. Dlaczego nie zaprosiłeś na nasze uroczystości samych książąt piastowskich, a tylko rycerzy pod ich barwami? Żeby się nie pozabijali, odpowiedział jej wesoło Przemysł. Więcej niż dwoje piastowiczów w jednym miejscu to zapowiedź wojny. Przesadzasz, moja pani. Ale rzeczywiście, rozsądniej jest nie ryzykować. Lucardis zamrugała i Przemysł widział, że starała się zrozumieć. Włączył się biskup Mikołaj, siedzący tuż przy nich. O tak, młoda księżno, u nas zwykło się mawiać, nie daj Boże zjazd piastowski. Przewrócił oczami i zrobił znak krzyża. Chcesz powiedzieć, ojcze biskupie, że nawet uroczystości ślubnych by nie uszanowano?
Och, śluby Piastów, jesteś młoda moja pani. Pewnie na dworze Barnima o Piastach nie plotkowano. Lucardis chciała zgodnie z prawdą zaprzeczyć, ale biskup Mikołaj już wyliczał. Porwanie narzeczonych jadących na ślub, uprowadzenia księżniczek z klasztorów prosto pod ołtarz, gdy zaszła nagła potrzeba dynastycznych mariaży, odsyłanie tychże do ojców, gdy nie spełniły pokładanych w nich nadziei, oraz trucicielstwo na weselnej uczcie. Tyle w kwestii ślubów. Co tam jeszcze? Uprowadzania wdów z małymi dziećmi, rozboje na tychże, porwania na ucztach. To zresztą najczęstsza przypadłość, gdy dwóch Piastów walczy o jedno księstwo. Otrucia zwane niewyjaśnionymi zgonami. No i perła w koronie. Mord w łaźni. A ja do tej pory sądziłem, że to uwięzienie brata przez brata w czasie powrotu z uroczystości kanonizacji świętego Stanisława jest twoim ulubionym piastowskim występkiem. Nie mieszaj, książę świętego, do tych niecnych spraw. Przestańcie, proszę. Wystraszyliście moją księżną żonę. Przerwał im Przemysł, widząc, że Lucardis zbladła. Nie chciałem cię zlęknić, pani. Ale warto byś trochę historię Polski poznała. Mam nadzieję, że to już dawne dzieje. No, nie tak całkiem. Popytaj kiedyś księcia męża o jego świętej pamięci matkę. Przemysłowi żal się zrobiło swej małej damy i żony. Postanowił skończyć już te wspominki, zwłaszcza, że w stronę podwyższenia kroczyli rycerze. I dlatego ja nie ożeniłem się z Piastówną. Ucałował ją w czubki schowanych pod jedwabną rękawiczką palców. Przyzwyczaisz się, moje dziecko. Westchnęła serdecznie księżna Jolenta, choć ton jej głosu nie powinien dawać Lucardis nadziei. Rycerz Aldebart, w imieniu księcia Wrocławia Henryka i rycerz Piotr, w barwach księcia juniora Władysława, pana Brzesko-Kujawskiego i Dobrzyńskiego. Zapowiedział głośno rozkręcający się w roli Herolda Michał. Czarny orzeł kontra półorzeł, półlew. Przemysł pochylił się do ucha Lucardis. Ciebie moja pani poprosi o wstążkę Aldebart. Daj mu ją i uśmiechnij się tak pięknie, by chciał dla ciebie wygrać. Przemysł otoczył ją w Poznaniu przepychem i troską. Obszerne komnaty, własna służba, skrzynie pełne prezentów, klejnoty i suknie. Ale najczulszym z prezentów, czy też tym, który Lucardis potrafiła docenić najbardziej, był jej dwór. Po brutalnym wyrwaniu jej Olchy przez Mechtyldę, na zamku w Dąbiu osaczali ją ludzie nieprzychylnej jej askańskiej wiedźmy. Teraz, dzięki mężowi, otaczały ją córki najważniejszych rodów starszej Polski. Anna, Zbysława, Eufemia, Jadwiga. Niewiele starsze od niej, pogodne i przyjazne. Niczym nie musiały z nią rywalizować. Ich ojcowie, baronowie starszej Polski, zaufani urzędnicy Przemysła, mieli na jego dworze miejsca mocne i pewne. Jedynym zadaniem dziewcząt było zabawianie Lucardis, umilanie jej tych chwil, których nie spędzała z Przemysłem. Pokazywały jej wszystko, o co poprosiła. Uprzedzały o przebiegu każdej uroczystości i, co dla Lucardis było największą ulgą, z niczego nie czyniły tajemnic. Do tego zastęp panien służebnych, ślicznych, chętnych do pomocy i zręcznych. Teraz więc sięgnęła po wstążkę, którą wcześniej przygotowała dla niej Zbysława i podała rycerzowi tak, jak nauczyła ją Anna. Przez wizurę hełmu spojrzały na nią jasno-niebieskie oczy. To dla mnie zaszczyt, pani. Powiedział po niemiecku zniekształconym przez metal głosem Aldebart i przycisnął jej wstążkę do serca. Wygrywaj pod moimi barwami, panie. Odpowiedziała mu po polsku. Książę Bolesław usłyszał to i z zadowoleniem skinął głową, choć w tej samej chwili jego żona dawała wstęgę rycerzowi z Kujaw. To Jadwiga zwróciła jej uwagę, by w obecności starego księcia nie mówiła po niemiecku. Pan Bolesław nie znosi niemieckich rycerzy. Uprzedzały ją dwórki. Ja też. Odpowiadała im Lucardis, mając w pamięci tak samo jasnookich jak ten, który za chwilę w jej imieniu wyciągnie miecz. Kilka lat panowania Mechtyldy Askańskiej zaludniło dwór jej dziadka niemiecką szlachtą.
brandenburskimi rycerzami jej braci, których Lucardis bała się i nienawidziła w dłoni. Rycerze stanęli w szankach. Grupy ich stronników skandowały jednocześnie zawołania bojowe Piastów Kujawskich, Pod wiatr i Piastów Śląskich, Czerni i Złoto. Opuścić kopie! Krzyknął Michał. Ruszyli. W jednej chwili konie szkolone do walki przeszły w galop. Rycerz małego księcia, świetny jeździec, ale nie opanował kopii. Trafnie zauważył biskup Mikołaj, gdy Aldebart skruszył kopię na tarczy przeciwnika. Na dworze Karła preferuje się walki konne, bo z siodła mały książę wydaje się sobie wyższy. Jesteś niesprawiedliwy, syn. Władek ponoć pilnie ćwiczy fechtunek. Ale ma rację Przemysł, że wzrostu mu od tego nie przybędzie. Skwitowała księżna Jolenta, żałując pewnie, że to rycerz Władka walczy w jej imieniu. Przemysł był myślami gdzie indziej. Walki, w których nie mógł wziąć udziału osobiście, nużyły go. Nie mógł doczekać się wieczoru. Wygrał Aldebart i całując wstążkę Lucardis na kolanach przyjął z jej rąk różany wieniec. Przemysłowi nie podobało się, jak spocony zwycięzca wpatruje się w jego żonę wodnistymi oczami, więc z ulgą powitał pojawienie się kolejnych zawodników na placu. Zaczęły się już następne walki, gdy do jego ucha pochylił się Nawoj. Panie, wydaje mi się, że wśród gości turnieju kręci się ten Jakub, który udawał łowczego pod Drezdenkiem. Jesteś pewien? Gdybym był pewien, już bym kazał go pojmać. Mignął mi kilka razy, ale twarz miał zakrytą kapturem. Poszukaj go. I nawet jeśli nie masz pewności, zatrzymaj. Najwyżej przeprosimy. Jakieś kłopoty, synu? Spytał Bolesław, gdy Nawoj zniknął w tłumie. Nie. Wszystko w porządku, stryju. Liczyli się z jakąś reakcją ze strony Brandenburczyków, ale nie spodziewał się, by ten Jakub, kimkolwiek był, osobiście odważył się zjawić w jego pobliżu. Walka skończyła się szybko, bo rycerz pod zielonym smokiem księcia Czarskiego pokonał człowieka księcia Głogowskiego. To mamy 1-1. Dlaczego 1-1? Spytała go Lucardis, gdy zasiedli do wielkiej uczty. Wcześniej zrozumiałam, że tu walczy każdy z każdym. Dobrze zrozumiałaś, księżno żono. Pochwalił ją Przemysł. Każdy z każdym i przeciw każdemu. Niepisana reguła Piastów. Ale wśród zasadniczych przeciwieństw łączą nas pewne stronnictwa, które dla własnego bezpieczeństwa moi zacni poprzednicy książęta przywykli realizować za pomocą obcych wojen. Spróbuj dzikich kaczek, pieczonych w jałowcowych jagodach. Wskazał jej półmisek, z którym zatrzymał się przed nimi sługa. Gdy napełniono talerz Lucardis, kontynuował. Księżna Jolenta wciągnęła mojego stryja do stronnictwa Arpadów. Królowie Węgier, w tym jej ojciec, toczą nieustanne wojny z Czechami. Mój stryj zaangażował się po ich stronie i dołączył do stronnictwa węgierskiego wszystkich zależnych od niego Piastów Kujawskich. Książę Krakowski też ma na imię Bolesław, jak mój stryj. Jest w tym samym obozie, ze względu na swą żonę. Słyszałaś to na turnieju. A z kolei Piastowie Śląscy walczą po stronie Czechów. Oto co? Smakuje? Smakuje, panie. To nie dość macie własnych wojen? Tych między Piastami? Po co tracić siły na walkę o nie swoje sprawy? Czasami lepiej niszczyć własnego przeciwnika na nie swoim terenie, pani. Wina? Ale tego lżejszego, proszę. A ty, książę mężu, po której jesteś stronie? Czechów czy Węgrów? Ślązaków czy reszty Polski? Ja wolę to mocniejsze wino. Czerwone. Stryj mówi, iż najlepsze jest wino węgierskie. Mój ojciec ponoć całe życie nie pił. Wcale. Obiecałem stryjowi, że póki nie dopniemy swych planów względem całego naszego księstwa, nie będę prowadził innej niż on polityki. Ale to nie znaczy, że się z nim zgadzam, pani. Zatem 1-1 przekładało wynik walk rycerzy na walkę ich panów i stronnictw. Dobrze zrozumiałam, mój panie. Ucałował czubki jej drobnych palców. Doskonale. Piję twoje zdrowie. Podoba ci się prezent? Jest piękna. Jeszcze nie miałam szansy wsiąść na nią.
ale wygląda na wspaniałą klacz. Przemysł pochylił się mocno do jej ucha, bo wielkie krzesła książęce sprawiały, iż siedzieli naprawdę daleko od siebie. Ty jesteś moją klaczą, Lucardis. Nie mów tak do mnie przy ludziach, bo mam ochotę natychmiast cię dosiąść. Jego mała księżna zadrżała i musiało jej się zrobić gorąco, jak jemu przed chwilą, bo poczuł, jak uderzyła od niej ta cudowna i niepokojąca zarazem woń. Spuściła oczy i lekko ścisnęła czubki jego palców. Żałuję, moja pani, że dzisiejszej nocy nie spędzimy razem. Przemysł szeptał wprost do jej ucha, a niesforne pasma jej loków drażniły jego nos. Nic nie mów. Mam do ciebie prośbę, żebyś mnie kryła przed stryjem. Zwróciła ku niemu twarz. W zielonych oczach dojrzał niepokój. Pocałowałby ją. Gdyby nie to, iż takie okazywanie uczuć nie przystawało księciu, a patrzyli na nich wszyscy. 50 gości w okrągłej sali poznańskiego zamku. Nie przypuszczam, by ktokolwiek zechciał to sprawdzać. Odprowadzę cię po uczcie do twych komnat, a potem wymknę się cicho i niezauważalnie. Jeśli jutro stryj zapyta, powiesz, że noc spędziłem z tobą. Pamiętaj. Lucardis stanęło serce. Jak ma to rozumieć? Przed chwilą namiętne wyznanie, a zaraz potem takie coś? Gdzie będzie? Z inną? Wiedziała przecież, że wierność nie jest cnotą książąt, ale nie spodziewała się, że tak szybko może do tego dojść. Zrobisz to dla mnie? Zapytał Przemysł i przez chwilę chciała powiedzieć nie. Zamiast tego skinęła głową i próbując kaczki z jałowcem, ze smutkiem przypomniała sobie słowa biskupa Mikołaja o odsyłanych do domu książęcych żonach. Na myśl, że znów miałaby znaleźć się pod bokiem askańskiej wiedźmy, zrobiło jej się słabo. Szybko przyzwyczaiłam się do swego pana męża, do nowego dworu, prezentów. I proszę, może okazać się, że to wszystko stracę. Ale jeszcze bardziej bolała ją myśl, iż mogłaby utracić miłość Przemysła. A może się mylę? Może to nie jest miłość? Tylko gra. Nie chciała w to uwierzyć, ale już do końca uczty nie wrócił jej apetyt. Gdy Przemysł, tak jak zapowiedział, sprowadzał ją w dół do jej komnat, otaczał ich szereg jej dwórek. Nie chciała przy nich zadawać pytań, nie. Nie dlatego, że im nie ufała, lecz ponieważ to było zbyt osobiste, zbyt bolesne. Patrzyła na profil męża w migotliwym blasku pochodni i nigdy wcześniej Przemysł nie wydawał się jej tak piękny, tak pociągający. Drgały mu skrzydełka nosa niczym gończemu psu. Gdy doszli do drzwi jej sypialni, Przemysł odwrócił się do jej dwórek. Zostawcie nas samych, drogie panie. Moja żona dzisiejszej nocy będzie miała towarzystwo. Anna, Zbysława i Jadwiga zaśmiały się leciutko, zarumieniły i skłoniły im. A więc to jednak gra. Przygotował wszystko, by nawet moje dwórki nie wiedziały. Weszli. Służące, krzątające się przy przygotowaniach do snu, zastygły w ukłonach na widok swojej pani i księcia. Przemysł odprawił i je. Lucardis stała i patrzyła na niego. Kim on jest? A Przemysł odpiął i zrzucił płaszcz i, nie rozbierając się, jednym susem dopadł do niej i zaczął całować. W twarz, usta, szyję, włosy. Lucardis jęknęła, bo nie spodziewała się tego. Popchnął ją w stronę łoża. Już mocowała się z zaponą płaszcza. Była mu uległą. W niekończących się fałdach jej sukien szukał do niej dojścia. Nie mógł go znaleźć. Szarpał niecierpliwą dłonią w jedwabie. Pociągnął Lucardis z łoża i postawił na ziemi. Była od niego dużo niższa. Odwrócił ją tyłem do siebie i lekko pchnął, by oparła się rękoma o łoże. Teraz zagarnął jej suknię na bok i po ostatniej szamotaninie z giezłem wtargnął w nią od tyłu. Pokrył jak ogier klacz. Widziała to kiedyś w stadach Bogusława. Tyle, że konie gryzły się i kopały, spółkując, a Przemysł, choć wchodził w nią gwałtownie, całował jej szyję delikatnie i czule. Szarpnął ją za biodra i upadli oboje. Przez chwilę nie ruszał się, drżał. Muszę iść, Lucardis moja. Szepnął jej wprost do ucha. Dokąd? Czy to tajemnica tylko przed stryjem? Czy też przede mną? Odważyła się na pytanie. Powiem ci, ale nie dzisiaj. Zgoda? Dzisiaj bądź wierną żoną i mnie kryj. Złapał płaszcz pod ramię
i cicho wymknął się, zamykając za sobą drzwi. Czekali na niego, jak było umówione. Pojechali w lasy, w stronę Owińsk, wystarczająco daleko od Poznania i wystarczająco blisko, jak na szybki wypad. Wybrali miejsca oddalone od klasztoru świątobliwych sióstr Cysterek, ufundowanego przez jego ojca i stryja. Polana w lesie, straże, pochodni mało. O ile Michał był heroldem na turnieju, o tyle za Bohurt odpowiadał Bogusza. Dwie grupy zbrojnych naprzeciw siebie, razem 30 ludzi, nie więcej. Bez kolczuk, tylko sekretne hełmy i przeszywalnice. Na oznaczenie drużyn białe przepaski na hełmach tamtych, nic ponadto, żadnych znaków. Był pewien, że Bogusza zadbał o to, by nikt z przeciwnej drużyny nie wiedział, kim jest. Ciemność dopełni resztę. Trzech sędziów. Jeden dał znak do ataku i rzucili się na siebie, jak stali. Bez taktyki, bez układów. Walka na pałki owinięte rzemieniami i małe tarcze. Każdy z każdym, niemal wręcz. Taranowali się wzajem. Decydowała szybkość i siła. Polanę wypełniło sapanie i głuchy odgłos uderzeń. Reguła, nikt nie krzyczy. Cisza. Zdawało się, że słyszy zgrzyt zębów i pękanie kości. Bohurt. To może się zdarzyć. Umówiona walka, ustawka. Stryj nie mógł o niczym wiedzieć. Okazja była wspaniała. Tylu rycerzy, którzy zjechali na jego turniej. Tylu mężczyzn, którzy chcą się ze sobą zmierzyć. I surowy zakaz stryja walk do krwi. Czy był lekkomyślny? Być może. Ale po całym dniu gapienia się na cudze zabawy wrzała w nim krew niczym niezaspokojona żądza. Piersi Lugardis są słodkie. Jej łono gorące, ale ugasić pożądanie może tylko walka, krew. Tu nie ma być żadnej krwi. Tu spotkali się tylko, by spuścić z siebie powietrze, które nie mogło ujść na wygładzonej zabawie dworskiej pod okiem nazbyt ostrożnego stryja. Dostał tarczą w bark. Ktoś staranował go z siłą niedźwiedzia. Poczuł ból, jakby ramię wyskoczyło ze stawu i nim upadł, prawą ręką odparował cios prosto w nieosłonięty podbródek tamtego. Kimkolwiek był, jęknął, chwycił się za usta i wypluł ząb w różowej pianie krwi. Przemysł przetoczył się po trawie miękko, wprost pod czyjeś nogi i podciął wysokiego, chudego mężczyznę. Ten upadł na niego, okręcił się, wściekły, i nim książę zdążył się poderwać na nogi, chudy rzucił się na niego z pałką. Gdzie moja tarcza? Myślał Przemysł, kopniakiem odpychając napastnika. Chudy poleciał w tłum walczących. Książę zerwał się i skoczył za nim. Sędzia gwizdnął na finał. Usłyszeli go dopiero za trzecim razem, jakby nie mogli oderwać się od siebie, od okładania się pałkami, tarczami i gołymi pięściami. W końcu zaczęli rzucać uzbrojenia na murawę i na polanie wybuchł śmiech. Ktoś cicho syknął z boku. Umilkli w jednej chwili. Szkoda tak udanego Bohurtu, by teraz ściągnęli na siebie uwagę. Spod drzew wybiegli słudzy z dzbanami wina i miodu. Pomagali swoim panom ściągać hełmy i przeszywalnice. Za chwilę na polanie zacznie się pijatyka. Przemysł odszedł kilka kroków w cień. Chciał pozbyć się nakrycia głowy, ale nie mógł sobie pozwolić, by ktoś poza jego ludźmi go rozpoznał. Rozglądał się za Płatkiem. Powinniśmy już wracać. Bogusza dotknął jego ramienia, a Przemysł syknął z bólu. Za chwilę wszyscy będą pijani, zrobi się gorąco. Nic ci nie jest? Nie wiem, chyba mam wybite ramię. Gdzie u diabła jest Płatek? Skrzywił się z bólu. Gdzieś tam. Bogusza wskazał ręką na popijających wspólnie na polanie niedawnych przeciwników. Przemysł zaklął. Zapomniał, że w czasie Bohurtu on nie jest księciem, a Płatek przestaje być giermkiem. Muszę zdjąć przyszywalnicę, a nie mogę unieść ramienia. Niedobrze. Mam nadzieję, że to nic groźnego. Wystraszył się Bogusza. Ale gdy tylko Przemysł się uwolnił, ulżyło mu. W ich stronę szło czterech ludzi. Na wszelki wypadek odwrócił się tyłem. To my! Usłyszał głos Lasoty. Musimy odjechać, książę, bo nie uda się ukryć twojej obecności. Nim wsiadł na konia, Nawoj dodał. Jestem pewien, że wśród walczących był Jakub de Guntersberg. Władysław wiedział, że nazywają go małym księciem albo po prostu karłem. Udawał, że tego nie słyszy. Miał 13 lat i naprawdę mógł liczyć na to, że jeszcze urośnie.
To, że jego młodsi bracia już teraz byli od niego więksi, tłumaczył sobie ciężką chorobą, którą przeszedł w dzieciństwie. Kazio miał 11 lat, Siemowit 8 i każdy z nich był od niego dużo wyższy. Eufemia, najmłodsza z czworga rodzeństwa, nie skończyła jeszcze 6 lat i była dokładnie jego wzrostu. Ale ich matka jest postawną, wysoką kobietą i to, że siostra jest taka duża, z pewnością odziedziczyła po matce. Niski wzrost Władysław nadrabiał ruchliwością. W Łęczycy nie było kąta, którego nie znał. Potrafił wspiąć się na drzewa jak wiewiórka, zeskakiwać z nich niczym kot i przyciskać przez dziury, w które weszłaby tylko mysz. Na lekcję fechtunku z komesem Wilkiem stawiał się zawsze przed czasem i nigdy nie pozwolił, by dano mu do ćwiczeń lżejszy miecz. Wierzył, że jeśli będzie sam siebie traktował poważnie, jeśli zmusi się do takiej samej pracy, jaką wykonują dorośli rycerze, jego ciało to zapamięta i odpowie. Miał to przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Otóż nastaje taki dzień, niby jak każdy inny, świt, poranek, on budzi się rano i jego nogi są tak długie, że koszula sięga mu ledwie do kolan. Wstaje i patrzy, a potężna pierś rozerwała mu giezło na strzępy, tak, że rękawy sięgają ledwie do łokcia. A jego bracia truchleją i bledną i z krzykiem uciekają do matki. A matka mówi, widzicie chłopcy? Nie trzeba było się z Władzia śmiać. Powtarza sobie to jak modlitwę przed snem i co rano budzi się z nadzieją i wstaje z irytacją. To jeszcze nie dziś, nie dziś, ale może jutro. W ćwiczeniach z komesem Wilkiem rozładowuje złość. W bieganiu z psami wyszczekuje swój zawód. W jeździe konnej się zapomina. Z końskiego grzbietu jest Władysławem Wielkim, dumnym piastem kujawskim, który unosząc wysoko głowę, krzyczy rodowe zawołanie. Pod wiatr! Tak jak teraz. Teraz jest nawet księciem Władysławem Wielkim, bo jadą całym orszakiem, a matce towarzyszy tylko on. Jakby był jedynym księciem całych Kujaw. Tylko on, nikt więcej. To nad jego głową powiewają chorągwie z pół orłem i pół lwem. Bracia dzieciaki zostali w domu, a na ważne rozmowy matka zabrała jego, księcia Władysława Wielkiego. Będą podpisywać pokój z krzyżakami, których on w duchu nazywa chrząszczami, bo nie znosi ich czarnych krzyży na płaszczach i okropnych gęb. Władysław ucieka z lekcji pisania i czytania, ale gdy magister uczy ich dziejów piastów, jest zawsze pierwszy. Z otwartymi ustami słucha opowieści o czynach ojca, dziada, kuzynów, wujów, stryjów. Ojca Kazimierza pamięta nieźle. Miał 7 lat, gdy ten zmarł. I zawsze bił się z krzyżakami, których na ziemię chełmińską sprowadził ich dziad zwany Szalonym Konradem z Mazowsza. Władysław uwielbiał opowieści o nim. Nienawidził go tylko za tych krzyżaków. Nienawidziła ich także jego matka, Eufrozyna. I gdy została wdową, żelazną ręką pilnowała swych ziem. On i jego bracia wciąż byli zbyt młodzi, by mogli objąć dziedzictwo po ojcu. Ziemi zresztą nie mieli wiele, a dziedziców do oddzielenia dużo. A tu jeszcze wredni bracia zakonni brali się do jej rozdrapywania chętnie. Eufrozyna niczym orlica w pazurach trzymała wszystko. Władysław uwielbiał matkę. Choć była tylko kobietą, podziwiał jej lisi spryt i odwagę. Byłaby świetnym wodzem, mówił o niej komes Wilk. I to wystarczyło, by Władysław patrzył na Eufrozynę z podziwem. Tak jak teraz. Nie stać ich było na wojnę z krzyżakami, to matka zrobiła wojnę rękoma mieszczan. Napuściła Nerfryda na Hildebranda, który sprzyjał krzyżakom i wcale się z tym nie krył. Nerfryd zabił Hildebranda i po sprawie. To lubił. Szybkie załatwienie problemów. Tego się chętnie uczył. Nie rozumiał, dlaczego jego starsi bracia przyrodni, Leszek Czarny i Siemomysł, tak uciekali od niej. Chyba nie wierzyli w te podłe plotki, że Eufrozyna ich truła. Niemożliwe, by dali się nabrać głupiemu gadaniu dworskich bab. Do Inowrocławia zjechali późnym wieczorem. Przybyli pierwsi. Ich adwersarza, mistrza krzyżackiego Dietricha von Gatterslebena, jeszcze na zamku nie było. Tak jak i książąt starszej Polski, Bolesława i Przemysła, którzy mieli być arbitrami w sporze. Powitał ich za to Wolimir, biskup włocławski, i natychmiast zagarnął matkę na jakieś poufne rozmowy. Władysław nie myślał nawet o tym, by pójść spać. Nie po to przyjechał tu, jako przyszły książę, dziedzic Kazimierza z Kujaw, jako pół orzeł i pół lew, by iść spać jak dzieciak z pierwszym zmierzchem.
wymknął się na dziedziniec i postanowił obejrzeć sobie zamek. Na podwórcu kręciło się sporo ludzi. Służba szykowała komnaty dla mających zjechać gości. W stajniach robiono miejsce na dziesiątki koni, a z kuchni dochodziły zapachy pieczeni i wędzonych ryb. Zgłodniał, bo uciekając z sypialni, pozbawił się kolacji. Porwał więc kawał chleba i kilka młodych jabłek z koszy stojących w sieni. Jadł, patrząc ze szczytu bramy na trakt, pusty o tej porze. Już słyszał w stajniach, że mistrz krzyżacki przyjedzie nazajutrz w południe, a książąt starszej Polski spodziewają się rano. A gdyby tak dostał się do komnaty przeznaczonej dla Dietricha von Gatterslebena i zostawił mu tam jakiś prezent? Cokolwiek. Nie musi mu od razu sikać do łóżka, wystarczy, że napluje do dzbana z wodą. Ten pomysł tak mu się spodobał, że od razu wbiegł w wąską gardziel korytarza. Zaczepił chudą dziewczynę, która, podwinąwszy suknię pod pasek, szorowała drewniane schody. Panienko, w którym pokoju będzie spać mistrz krzyżacki? A tobie co do tego pędraku? Władysław zawrzał gniewem, ale się opanował. To nawet lepiej, że dziewucha nie wie, iż ma do czynienia z wielkim księciem Kujaw. Mam do jego komnaty przynieść świeżej mięty. Wskazała mu drzwi w ciemnym końcu korytarza. W środku nie było dzbana z wodą, więc plucie do niego odpadło. Właściwie nic tam nie było, prócz szerokiego, prostego łoża, ławy i kilku stołków. Rozglądał się po pomieszczeniu stropiony i wtedy usłyszał ściszony głos. Myślisz, biskupie, że to wystarczy? Dochodził zza ściany, ale był dość wyraźny. Władysław podszedł do tego miejsca. Może powinniśmy sprawdzić? Idź tam i coś powiedz, a ja posłucham. To był głos jego matki Eufrozyny. Nie ma co chodzić, pani. Jest otwór, będzie słychać. A to z kolei chyba biskup Wolimir. Teraz Władysław zobaczył szczelinę w ścianie, między nachodzącymi na siebie deskami, w której niczym żelazny kornik rytmicznie poruszał się pręt. A niech to! Jego matka i biskup urządzili pułapkę na wielkiego mistrza. Będą mogli podsłuchiwać, co knuje. To było lepsze niż jego pomysł z nasikaniem mu do łóżka. Dużo lepsze. Szkoda tylko, że go nie wtajemniczyli, że odcięli go od tak wielkich spraw. Z korytarza dobiegło nawoływanie służby, więc schował się we wnęce przy drzwiach. W każdej chwili ktoś mógł tu wejść. Póki rozmowy nie ucichną, poczeka. Drgnął na dźwięk swego imienia. Zaczął znów nasłuchiwać. Naprawdę nie ma dla niego nadziei? Nadziei? Dla mnie? O czym oni mówią? Nadzieja matką głupich. Biskupie, mój syn nie urośnie. Niemożliwe. Ta ściana zniekształca dźwięki. Na pewno powiedziała, mój syn urośnie. Od zeszłego roku jednak trochę przybrał. Nie zaprzeczysz, pani. Trochę tak, ale niewiele. Dobrze, że to nie jedyne moje dziecko. Mam jeszcze dwóch młodszych. Mówią, że to od choroby, którą przeszedł w dzieciństwie. Bo coś muszą gadać. Kazimierz był dobrej postury. Jego synowie z pierwszego małżeństwa postawni. Moi młodsi też normalni. Tylko ten jeden się wyrodził. Na wstyd i hańbę mego łona. Pół orzełek. Karzełek. Głos matki był gniewny, a jego ostrze było wymierzone w niego. Władysław osunął się na kolana. Słyszał i nie wierzył. Choroba. Choroba. Zwykła gorączka jak u każdego z mych dzieci. Nic takiego, co by mogło zatrzymać wzrost. To po prostu będzie karzeł. I tyle. Trzeba się modlić, pani. Niezbadane są wyroki boskie. Na korytarzu zapanowała cisza. Równie śmiertelna, jak ta w sercu Władysława. Wychodząc z komnaty wielkiego mistrza, zatrzymał się na chwilę pod drzwiami obok. Powoli rozwiązywał tasiemkę. Ręce trzęsły mu się i były zimne. Nasikał na sam środek wejścia do komnaty matki. Bolesław, książę starszej Polski, wracał z Inowrocławia zadowolony. Załatwił wszystko, co miał do ugrania. Eufrozyna podpisała ugodę z mistrzem Dietrichem von Gatterslebenem.
ciężką ugodę, bo musiała przyjąć na siebie potężnie wyliczoną głuszczyznę. Dla ułagodzenia jej przekonał mistrza, by przyjął okup w ratach, które nawet dla kujawskiej wdowy powinny być do zniesienia. Znał ją dobrze, wiedział, że próbowałaby uniknąć zasądzonej zapłaty, więc gwarantem ugody został jej najstarszy syn, Władysław, zwany małym księciem z wiadomego wszystkim powodu. Jeśli nie zapłaci w terminie, dzieciak będzie zakładnikiem krzyżaków, oczywiście tylko przy aprobacie Bolesława, co mają zabezpieczyć przed knowaniami rycerzy zakonnych, a jemu dać ciągły wpływ na sprawę. Zmusił obie strony do podpisania nowego pokoju i poszanowania jego zasad. No, to się jeszcze okaże, bo Eufrozyna i krzyżacy są dla siebie oliwą i ogniem. Sam się otrząsnął na myśl o kujawskiej wdowie. Kobieta z piekła rodem. Miała niemal 30 na karku, gdy wychodziła za mąż za Kazimierza. Inne w tym wieku zamknęłyby się już w klasztorze.